The music industry is lying to you. It is telling you that you are excited. And you are excited. And you are excited. Or rather, you have confused excitement with the fear of missing out. Which is understandable, as these two feelings are very closely related. Focusing as they do on the heart and the groin, and ending in a bloody mess, pregnancy tests, and too little sleep. A survey says that shouting inanities in a regional accent is valuable to culture. Look at EastEnders, Soccer AM, or the Queen's Speech. A survey says paedophiles run the BBC, but look at the alternatives. Drowning men clutching at straws through their bell-end helmets. Sad woman dreaming of being owned by them. Their children, eventual despoilers of high streets, clad head to toe in menstrual blood. Screaming sexual insults into bedroom mirrors in the sad belief it will empower them. And it will empower them. And it will empower them. At least that's what it says on my cereal packet. That's what it says on my receipt from the Apple Store. Good Lord. I cannot identify the bloody bodies of my loved ones. They were killed whilst watching a new television show on the MTV network. One where Kim Kardashian is chased through woodland by a giant bear wearing a mask which carries the visage of recently deceased film director Michael Winner. The bear has apparently not qualified for a workplace pension and is angry with Daniel Day-Lewis for what he perceives to be the relative lack of action in There Will Be Blood, which he otherwise enjoyed but found a little precious for his taste. Anyway, after 20 minutes of panicked running around, intercut with interviews with friends and other celebrities, the production team behind the show all simultaneously come to the same horrifying conclusion. They have wasted the precious gift of life which has been given to them by science. They start attacking themselves with the nearest available objects, breaking off camera tripods to ram them bloodily into each other's eyes, climbing up the highest branches of trees to fall face down onto the pulsing earth, the whole time shrieking and screaming with the sudden primal vigor of lost souls who have forgotten language and seem intent on shouting their black hearts from their gray and semi-erect chests. Quite. They face the pigs. They face the pigs they were. They face the pigs. They face the pigs they were. Anyway, my family members, otherwise enjoying a restful Sunday afternoon spent basking in the Christian lie of a benevolent and loving God, witness this horror through the prism of a television set. Concentrated howl of psychic and bloodied anguish, which has utterly enveloped the unlikely woodland scene, is transmitted directly into the heart of our living room. And it bursts from the screen and into their eyes and their hearts and their minds and their tits and their bits. It bursts from the screen and into their eyes and their hearts and their minds and their tits and their bits. It bursts from the screen and into their eyes and their hearts and their minds and their tits and their bits. It bursts from the screen and into their eyes and their hearts and their minds and their tits and their bits. It bursts from the screen and into their eyes and their hearts and their minds and their tits and their bits. It bursts from the screen and into their eyes and their hearts and their minds and their tits and their bits. Sobs echo off their foreheads. I cyk, i cyk, i cyk. Już mnie powinniście widzieć. O, widzicie mnie. Dzień dobry, witam was ponownie bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj ponownie spotykamy się w Destiny 2 i to jest kolejny stream z cyklu tych, w których wspólnie z Eno wprowadzamy Nexosa w świat gry. Także dzisiaj, słuchajcie,
będziemy próbować sięgać po rzeczy, których jeszcze Nexus być może nie widział w grze. Na pewno dzisiaj mamy troszkę więcej luzu. Skończyliśmy kampanię Beyond Lighta na koncie Nexusa, skończyliśmy wprowadzenie do kontentu sezonowego, więc dzisiaj właściwie ładując młot możemy sobie polatać troszkę po tyklu, po gambicie, po szturmach, także troszeczkę więcej swobody dzisiaj mamy i mam nadzieję, że dobrze to wykorzystamy. A co tam u was, moi drodzy? Ja korzystając z chwilki, jeszcze sobie kilka rzeczy tutaj przygotuję ładnie. O, dobra, to będzie śmigać w tle. Zapraszam na głosowy do was poprzeciągam. Dobra. Właściwie chyba wszystko mam ustawione, co potrzebuję. A kupiłem gitarę, a co? To będziemy dłoska teraz cisnąć. Odkurzę bas. Wymyję te obleśne struny wieloletnie. I możemy dawać. A ja farmię chmary na Nightfallach. No właśnie widziałem, że dzisiaj pisaliście, ale ja nawet nie wiem chyba, co to jest. Co to jest za broń? Cześć pan detektyw. Cześć pan rozbicie osobowości na wiele dziwnych postaci. Machine Guns D1, okej. Okay. Spoczko. Ja z tych Nightfallowych rzeczy kompletnie nic nie robiłem w tym sezonie. Wzrosło we mnie jakieś takie, jakaś taka niechęć do szturmów, nie wiem czemu. Ja chyba nawet nie zrobiłem tych szturmów, które wróciły z D1. Sepixę chyba raz zrobiłem i to jest wszystko. Tak mi się wydaje. Dobra, miałem sobie porządeczek zrobić. Dimka sobie wrzucam na ekran, żebym wszystko widział. Co ja mam tu do wywalenia? Które to są te? To mam do wywalenia, nie? Boczniak jest do usunięcia. I fuzyjka jest do usunięcia, dobra. Reszta zostaje, a to jest czwórka, więc musi być. Dobra, wszystko cacy. Słuchajcie, o 19 standardowo się połączymy z chłopakami na głosowym i zaplanujemy, co sobie dzisiaj będziemy robić. O tak, tak mi mów. Nie, no super było, pan Łukasz. Naprawdę się jaraliśmy resztę dnia sesyjką i mam nadzieję, że powtórzymy w najbliższym czasie. Słuchajcie, w ogóle ja mam nadzieję, że dzisiaj na szturmku już mi się szkła do końca nie rozsypią. Jak pewnie zauważyliście jakiś czas temu, zniknęła mi ta część oprawki. A wczoraj dodatkowo spadły mi i ta oprawka pękła w taki sposób, że to szkło jest bardzo luźne i ono może wypaść. Także ostrzegam was, że może być dziwnie, jeśli coś mną zarzuci. Jak mi kot wbiegnie na biurko i odskoczę, to może się to skończyć tragicznie. Mam już nowe zamówione, ale prawdopodobnie będą pod koniec tego albo na początku przyszłego tygodnia. Cześć Crazy, witam, dzień dobry. Cześć pan Duszek, hejo, hejo. Dobra, ja sobie już Discorda wrzucę tutaj, żebym widział, czy chłopacy są na głosowym. Czy coś pisali na fejsie. Okej, okay. Dobra, wszystko jasne. Jeszcze sobie zobaczę, czy mi wyciszanie działa. Działa pięknie. I słuchajcie, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo ja kurde nie mam się kiedy tym zająć tak szczegółowo, bo to niestety wymaga trochę czasu i trochę prób. Mianowicie na ostatnich streamach pojawił się problem tego, że mój mikrofon dziwnie przerywał. I mi się wydaje, że on... Ja się trochę zbliżę, będzie głośniej przez chwilę, ostrzegam. Kiedy mówię głośniej i wychodzi poza zakres, to on chyba przerywa. Ale nie jestem pewien, więc po prostu dzisiaj będę go trzymał troszeczkę dalej od siebie z nadzieją, że nie będę przekraczał pewnych zakresów i nie będzie to dla was również brzmiało źle. Dobra, problem z tym Discordem jest taki, że teraz nie widzę powiadomień. Ale już widzę. Krzyś 1212, witam ciebie bardzo serdecznie. To? Nie, to jest tylko jedna belka, jak gdyby tu już się Discord zaczyna. Także jest okej. Okay. Chodziło o to, że będziesz widzieć powiadomienia wtedy. A to mi coś się nie obniży, to będę mógł po prostu... Okej, okay, dobra. Widzisz, o co chodzi, jego się nie da bardziej zmniejszyć. A,
No, a mi o to chodzi. Dobra, ale już coś tam widzę. Także Krzysiu, witam Ciebie bardzo serdecznie w gronie followujących. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Pietruszkowa. Hej, hej. Było głośniej, nic nie przerywało. O, to dziwne. Kurde, może on ma jakieś kaprysy, ten mikrofon. W każdym, nie wiem, może coś na kablu siada? Nie sądzę, bo ten kabel jest taki prawie, że nieruszany. Eksperyment nieudany, było głośniej i nie przerywało, a już podczas tego streama przerywało wcześniej. Kurczę, naprawdę nie mam pojęcia, z czego to się może brać. A czekajcie, posmyram go troszkę po kablu. Będziemy wiedzieć więcej. Czy coś przerywa w momencie, kiedy teraz mówię? Coś jest nie teges? Bo najdziwniejsze jest dla mnie to, że u mnie w odsłuchu nigdy nic nie przerywa. Zawsze jest normalny, pełen dźwięk. Więc kabel to właściwie też nie może być. To musi być coś po stronie softu. Tak sobie teraz o tym pomyślałem. Martwe022, dziękuję za followka. Witam na streamku, dzień dobry. O dobra, Nexus już jest, to już go przyciągam. Nie przerwało, kurde, no wiecie? Nie domyślimy się chyba, o co z tym mikrofonem biega, zbyt szybko. Majo Waffel, dziękuję za followka. Czy Majo Waffel jest realnym eksperymentem kulinarnym, czy to jakaś abstrakcyjna myśl przełożona na nick? Bierny ksosan nadążony. No, w sumie chcielibyśmy go chyba dzisiaj zabrać na Presage'a. Tak sobie myślę. No, normala oczywiście, nie? Tak, żeby w ogóle poczuł klimat, zobaczył, jak wyglądają takie misyjki na egzotyki. Myślę, że to jest dobry pomysł. Cześć, cholerka, dzień dobry. Dobra, bierzemy pana Nexusa do nas. Halko, halko! A czekaj, bo ja nie jestem na głosowym. Halo, halo! Halo, halo, pan Nexus. Dobra, aha, bo on w ogóle ma słuchawki wyciszone. Dobra, to poczekamy, aż się zgłosi. Mówię, zaczniemy dzień dzisiejszy chyba od sprawdzenia, czy Nexus ma wyczyszczony młot. O, jest też Eno, tu już go przyciągam. Halo, halo. Siemano. No, dzień dobry. Ja już tu rozgrzany na orbicie, może nie rozgrzany, ale już taki gotowy do granka. Halo, dzień dobry. Rozgrzany do piątej nad ranem, grając Iron Banner. Siema, Nexus. Siema, hej, hej. Nagrzany, mówisz, nagrzani jesteście już? Kurde. No to zmotywowani, bym powiedział. Ja jestem nagrzany, także ze spokój. Na furani, let's fucking go! Czekajcie, już też właśnie odpalam giereczkę, dosłownie właśnie teraz w tym momencie. Ja też się dobra. Dopiero odpalam z giereczką. Panowie, wszystko wskazuje na to, że dzisiaj mamy taki troszkę luźniejszy streamek, na którym możemy sobie pozwolić na robienie tego, na co mamy właściwie ochotę, a nie gonienie. PvP! Tak czułem, że tak będzie, ale to dobrze! Ja. Dobrze. Tylko wiecie ja co, ja muszę rewolwer jakiś, leworwel i będę kurde, ale będę orał, nawet nie wierzę. Przepraszam, ja mam propozycję. No? Propozycja jest taka, żeby farmić gambit, bo z niego wypada 120 rewolwer. Nieważne, że na slot energetyczny. Leci cholernie rzadko, ale spróbujmy. No właśnie, i przy okazji pozna też gambit. Pierwszy mecz nie próbował. Normalne. No właśnie. Pierwszy mecz możemy zagrać normalnie i na przykład ja będę wskakiwał albo coś w tym rodzaju. Później już Nexus może być invaderem. Dobra. To znaczy invaderem. No to jest to, co ci mówiłem, że jedna osoba z naszej drużyny może wejść na arenę przeciwników i mieszać im w planach, zabijać. Dobra, to już wiem, to już wiem. No, zabijać, przeszkadzać, tym podobne rzeczy. Rozumiem. Dajcie mi 15 sekund, zaraz wracam. Okidok. Dobra, bo widzę, że jest odśpiewanko do zrobienia. Okej, no to ja was pierwszych przywitam, potem przywitam widzów CTS-a Kamisia, więc witam wszystkich i na końcu, dzięki. Na szarym końcu wow. Pozdrowię moich wow. Wow. Siema, cześć. A ja witam wszystkich porówno, o. A ja witam pierwszych właśnie tego, no tak to jest, no co mogę powiedzieć. Nowy tydzień w Destiny, nowy tydzień. Czyli zrobimy populacja, tak. Kurde, to jest większa. Nas na końcu, no bo a jak to jest, czat, taka jest savoir vivre, tak wymaga. Jakby my jesteśmy gośćmi, dlatego... Savoir vivre.
No właśnie, my jesteśmy gośćmi, więc trzeba najpierw gospodarzy, a później jakby między sobą możemy się widać. Dobra, jak coś, to jestem już w giereczce, czekam. Zobaczmy, no, ja też jestem z wami. PvP, ksiądzie. A czy wiesz co, to mi przypomina Alterac Valley, tak szczerze powiedziawszy, tak, jakby takie AOPVE, ale tylko znaczy, ja wiem o co chodzi, to jest no to jest cool, wiesz, jeszcze Warcraft 3 mi się przypomina, bo taki tryb nazywa się Legion TD, to już ci chyba mówiłem, nie? Tak, grałem zresztą. No to Legion TD taki, nie, gdzie dosyłasz tych gości, tylko że ty jesteś tym, który idzie tam. No. O Gambicie teraz mówicie? Tak. Ja mam zawsze takie trudności z wyjaśnieniem, czym jest Gambit. Tam jest kilka warstw, jak gdyby wtajemniczenia w to wszystko, ale myślę, że na bieżąco będzie najlepiej to sobie tłumaczyć. Mhm. Tylko wiecie co? Bym rzucił okiem, żeby Nexo sprawdził, czy ma młot naładowany, jak bardzo, żeby się nie okazało, że będziemy nabijać mu te złote kombinatu, a tam już ma full na przykład, nie? Żeby to też zużywać to na bieżąco. To ja nie muszę polecić przypadkiem do tego, tak? Do mojej tej? Nie, naciskasz sobie M, wchodzisz w zadania i tam masz ten młot chrztu. I będziesz miał napisane złoto kombinatu ileś na ileś. 17 na 42. Dobra, czyli masz jeszcze wolne miejsce, możemy sobie lecieć na co chcemy. Let's go! Dobra, to dawaj do nas, nie? Ale w ogóle jak z takiego zwykłego PvP nie gambitowego też masz szansę na polecenie mi jakiegoś dobrego itemka? Tak, tylko no jest inna pula, nie? Najpierw najpierw polećmy po zlecenia. Dobra. Ale to czekamy na Nexosa, łącz się na Eno, ja ci przekażę lidera i możemy śmigać na towera. Dobra, dołączę do... A to nie lepiej, żebyście wy podróżowali? A czemu ja mam być liderem? No, nie wiem, żebyś się przyzwyczaił. My tutaj idziemy za tobą, nie? Naciskam kurde, ja mam full Cabal Golda mam przez to granie Iron Banneru. Dobra, jesteś dowódcą. Powiem ci, Cetek, że była tragedia po prostu. Z czym? Dobry, siemanko. Z Iron Bannerem, jak wyłączyli trialsy. Aha. W sensie co ci wszyscy... Nawet nie wyobrażasz sobie, co się działo na Iron Bannerze po prostu. Rzucili się ci wszyscy, którzy grają trialsy na Irona? No dużo czarodziei spotkałem, wiesz, na Iron Bannerze. Bardzo dużo czarodziei. Na towera lecimy. Czyli wieża, po prostu wieża. Jeśli gambitowe zlecenia... Zaczynamy od PvP, tak? Tak. To tak, to środkowy spawn. Kurde, szczerze najlepiej się bawiłem. Do tej pory. No to faktycznie, jak ci dobra jakaś broń poleci. Ja potrzebuję leworwer, tylko bo jak ja widziałem, jak gościu, wiesz, leworwerem w banie zabija mnie na strzała. Ale takie... to rewolwer nie równy rewolwerowi. No to jeszcze może propozycja. Jakikolwiek potrzebny. No. To może propozycja. Ja wiem, że to nie jest idealne rozwiązanie, ale może mu Hulk Moona zrobimy. Co to znaczy? Czy ma season pass wcześniejszy? Bo jeżeli nie ma, to go nie zrobimy. To wcześniejszego chyba nie mam, bo ja mam chyba tylko ten najnowszy. Mm-hmm. No właśnie, bo z tego co zrozumiałem, to jeżeli ktoś nie ma Season Passa teraz, to go nie zrobi do końca tego dodatku. Mhm, czaję. Wtedy ta aktywność normalnie będzie dostępna. Hogmoon to jest rewolwer z zeszłego sezonu egzotyczny, 120 RPM-ów, który jest z takiej misji specjalnej. To nie jest jakaś super wyszukana misja, ale jest całkiem przyjemna. Aha. Jakiś super świetny on nie jest, ale przynajmniej jest. Ale z takich rzeczy gwarantowanych, których wiemy, no gdzie szukać, to jest jakieś wejście, nie? Okej. Engram, jakieś engramy tutaj dostałem. Hogmoon jest 140. Gdzie są te zanka jeszcze? Tylko tak, co ty gadasz? Naprawdę? Tak? Nie wiem, ale możesz lecieć za mną. Moment. Wow, a dobra. Lecieć za mną. To nieźle. Na bieg. Mogliśmy się tam przenieść od razu, bo tam jest drugie miejsce ogólnie, ale pokażę ci, jak tam dobiec przynajmniej. No to mniej więcej wiem, jak tam. A i tak mi poprawili na czacie, że Hogmoon to jest 140, jednak nie 120. Ale sobie jest, no nie? Mm-hmm. To chyba tędy było. Ode widzę, że jak skakanie jak w WoWie po prostu. Tak, no biegniesz, jak nie masz co robić, to skaczesz. Yep. Tutaj się dużo dzieje pod miastem, jak widać zresztą. No, i tutaj jest nasz przeuroczy przyjaciel. Siema. Przy swojej maszynie. Dobra, panie Stazo w granatniku. Proszę mnie nie straszyć na streamku, że tracę jakiekolwiek klatki czy coś w tym rodzaju, bo nie tracę. Czemu mnie straszycie? Gambity. O, mam gambit i zlecenia. Jeden. Tak, bez zlecenia po prostu. Dobra.
Kupować jakieś zlecenia w ogóle losowe, czy nie opłaca się? Losowe nie powiedziałbym ogólnie na tą chwilę, tak żebyś po prostu dobra, robił, wiesz. Tylko tak teraz, dobra. No. Czemu nie? Bym dostanie za zrobienie 8 zleceń. No może inaczej. Nexus, ile masz glimmeru? To jest migot, te taki... Tak, już ci mówię, to chyba z 30 tysięcy coś. Mam 29 tysięcy 800. Właśnie dlatego, Cetek. No to z 15 kafli zapłaci za 5 tych, nie? No ale znaczy, później, jak będziemy infuzować albo coś? No właśnie. No dobra. No tak na wszelki wypadek, jakbym miał infuzować czy coś, to niech nie bierze teraz. No dobra, to nie biorę. To zabieraj nas na Gambit. Dobra, M zadania i miejsca docelowe. Gambit, o jest, rzeczywiście. O kurde, będę. A ja będziemy wyszukiwać meczek, ja myślę... Nie, bo nie zdążyliśmy. A dzisiaj Nexus jest mocno nagrzany na PvP. Super mega turbo i ja mu nie mam serca tego odbierać. W sensie zaczynamy od Gambitu, ale skoro chcę sprawdzać te tryby, to uważam, że... Skoro on ma ochotę, to róbmy to, nie? Jak będziecie wieklikać, róbmy to, co go jara. Jesteście zajebiści, to znaczy możecie wtedy sobie pograć na przykład w Destiny z Afriko, a jak wam się spodoba, to... Dokładnie, za darmo, a jak wam się spodoba, to dodateczek na przykład Poza Światłem albo obecny sezon Wybrańców. Polecamy. Destiny, moi drodzy. W ten sposób nie dość, że wspieracie któregoś z nas, zależy gdzie jesteście, jak to słyszycie, to wspieracie również społeczność Destiny. To prawda. To tak prawda. Jest. A linki są na czatach. Ej, yep. Jak piszecie wykrzyknik Destiny, to nie wiem, u was też pewnie jest coś takiego, nie? Coś na tej zasadzie. Yep. czemu wykrzyknik Gothic nie działa? bo nie chcieli mi wesprzeć mnie, kurde, do mojego kanału. O. No właśnie. A właśnie, a kiedy ma być ten nowy, ten taki reworked, remaster, czy co to ma być nawet, nie wiem, reboot serii? Przestań. No dobra, ale co się z tym dzieje ogólnie? Koniec, skończyliśmy właśnie temat. Temat tabu. Tutaj nie mówi się o takich rzeczach. No wiesz co? Czuję trochę soli ogólnie. Wstyd. Co to się stało wstyd z tym? Enno. Tak? No nie wiem, to... nie grałem w to. Niech zostanie zapomniane. A, okej. Okay. Czyli aż tak źle. No dobra, no. Nie, no to akurat temat tej gry jest... Jestem solony Johnny akurat, strasznie. Solony Johnny, zasadzie... czyli Arkania lepsza. Ale wiesz jak mnie wkurwia, za przeproszeniem... Oni nie czytują, oni mają dobre krzesła. Jakby tak dużo osób... Aż się boję teraz wchodzić na banera, muszę takie... jeszcze jednego Bountisa skończyć przed jutrem. Przecież to jest wszystko nie tak, jak powinno być zrobione, nie? Ale zresztą. Kurde, kto grał w Gothica, ten grał. Ja nie wiem, wygraliście w Gothiczka? Ja bardzo tak, mało byłem z obozem ruinowych. No widzisz. Ja bardzo dawno temu. Dobra, uwaga. I to jest Gambit, mój pierwszy Gambit. Tak. Tak, na start. Na start zaczniemy na mapce i będzie podświetlony na czerwoną taką ikonką obszar, w którym aktualnie spawnują się wrogowie. Nie teraz, dobra. Jak się zespawnujemy już na mapie. No i tam gonimy i zaczynamy wybijać moby, nie? Z nich będą wypadały takie trójkąciki, je podnosimy. Po lewej stronie będziesz miał napisane, ile aktualnie ich na sobie posiadasz. 15 max. Okay. 15 max. I w zależności od tego, czy wrzucasz 5 albo więcej, 10 albo więcej, albo 15, to oni dostaną małego, średniego albo dużego blokera po swojej stronie, nie? Czyli taką przeszkadzajkę. Dobra. Jak mają... Jak bloker żyje, to nie mogą wrzucać swoich odłamków. Więc marnujesz ich czas, tak jakby. Dobra. Dodatkowo, kiedy oni mają po swojej stronie jednorazowo dwóch blokerów lub więcej, to tracą okruchy ze swojego banku, te, które już włożyli. Dobra, stopniowo, dobra. Nie? Czyli musimy te moby teraz na razie rozwalić, no dobra. Yep. I po każdym z nich zostają te takie białe kulki, czyli te okruchy właśnie, które zbieramy. I widzisz na przykład przy moim niku, nic go nie trafiłem, matko, przy moim niku na przykład trójkąty widzisz... Dostał mnie kulki. Znaczy no, trójkąty w tym przypadku. I przy każdego niku widzisz, ile ma tych odłamków przy sobie. Dobra, i wtedy trzeba je zanosić, to czekaj, bo ja też... Dobra. Rozumiem. 91 bym musiał podnieść, o. Jest setuś. Czy one jakoś się despawnują po chwili, czy coś? Potrzebuję jeden. To znaczy, jak wyczyścimy strefę, to oni się zaczną pojawiać w innej strefie. I teraz właśnie jest informacja, ikonka czerwona się przeniosła, że oni są teraz na drzewach. Dobra. Dobra, i teraz ja mam gdzieś to wrzucić, tak? Do tego tutaj, tak? Mhm, tego banku na środku. Masz? 50-15 najlepiej. O, randomek cyrkuje, okej. Ja włożyłem 10, o. No i Gucci, to znaczy, że wysłałeś im średniego blokera. Ja spróbuję cię zawołać, jak my będziemy mieli blokera ogólnie. Oni mają teraz 3 blokerów po swojej stronie, aha, nie? Czyli te odłamki przy... Dobra, bo to tak... Tak, i widzisz, oni mają blokerów i teraz nasz wleciał przez portal i właśnie zabił kogoś, więc stracili te odłamki, bez wsadzenia ich. Ale super, kurde. Także już na starcie mamy rundę bardzo dobrze zrobioną i prawie, że wygraną.
Bo ktoś stracił prosto odłamki. Bo tak. Zginął. Ktoś, kto dokładnie, on go zabił, jak, to znaczy nie musi zginąć od innego gracza, nawet jak moby cię zabiją, dlatego trzeba się pilnować. Tak, od moba, ale czy jak ja zginę, to też jestem. Tarek, masz full? A, Boże, ja tak patrzę, czy myśli nie podnoszą. No, zapomniałeś się trochę. Jest czasami, nie, po prostu słyszę mniej, bo gadamy, nie? Ale czasami jest... zabijania wchodzisz. Czasami jest też lag na tych odłamkach, nie? Że one chwilę upadają na ziemię, tak od razu nich nie zawsze możesz podnieść. Także warto jest się upewniać, czy je faktycznie podniosłeś. Aha. Czasami zostają, to prawda. Sojusznik przeskakuje na drugą stronę, przeskoczył? O, tak, cholera. Randomek skakuje za chwilę. A jak on ginie, to też w zasadzie coś traci, jak zginie? Zostawia po sobie im trzy dodatkowe odłamki, więc... Aha, czyli w dużym to też risk reward. Znaczy, no trzy odłamki nie robią aż takie różnicy. Jest bloker, musicie mi pomóc z nim. Lecę. O, nie mam przeładowanego Xeno. Więcej blokerów? Czekaj, by tu... Ruchy uciekają. Jest tam blokery. Leżą blokery. Dostałem kolejne. Wygląda ostatecznie. No, wiesz jak wyglądają Tekeni, pochwyceni? A, no to tak, no. No to będą tacy, tacy po prostu, zależnie od tego, czy to duży, średni, czy mały, to będą... Tu są odłamki przy mnie, duże do podniesienia. Idę. Uuu, panie. I mamy invadera, pilnuj się. Ja lecę na spawn. Jest po prawej? Padł, dobra. Leży. No ten nasz randomek chyba dobrze ogarnie, co? Ale... Ogarnia, ale musimy zbić, bo kradną nam. Tak, lecę. Umarłem. Już nie lecą. Traciłem 10 okruchów i ja pierdzielę. A mogę odzyskać to? Nie. Nie? No i widzicie, i wygrywają przez to, nie? O cholera, ty, ale zjechałem. Dobra, będę straszny bardziej. Chill. Nic się nie dzieje. Mieliśmy bardzo dobry start, no ale niestety. Sorry, chłopaki, to ja. Easy. Nie. Ale straciłem 10, no. Nie ma tragedii. Wszystko jeszcze da się zrobić. Trochę za dużo damage dostaję. Ale mocno biją te moby, powiem szczerze. Bardzo mocno biją, bo masz się pilnować, żeby nie zginąć z odłamkami, nie? No, to właśnie zauważyłem. Napadnij. No, co jest? Każdy mam ma swoje odłamki, czy są jedne? Jest jedne, nie? Jeszcze raz? Dobra, ja już wracam. Są jedne odłamki, że tak to ujmę, nie? Mhm. Jeżeli ja podniosę, no to tobie znikają, no oczywiście. Dobra, no i przyzwaliśmy jako pierwsi. Nice. Ara, i co? A, to jednak wygraliśmy. I najpierw bij te wiedźmy, które się pojawiły. One będą nam budować mnożnik obrażeń na bossa. Jest od prawej, od plaży. Leży. Wow, ej, poprawiłeś po moim Xeno. Tak. Jakiego one-shota zrobiliśmy. Dobra, i teraz jak bossowi zbijemy do 1/3, do 2/3 życie, to on zespawnuje kolejną falę z tymi wiedźmami i znowu wtedy zabijamy wiedźmy i mamy kolejny mnożnik, nie? Dobra, oni też mają to chyba wiedźmę, nie? Za każdą tą wiedźmę inaczej. Za każdą tą wiedźmę dostajemy jeden stack buffa. Primeval Slayer. Im więcej stacków, tym więcej bijemy w bossa. Więc szybciej go zerujemy. Jeżeli invader teraz z przeciwnej drużyny wpadnie i kogoś z nas zabije, uleczy, nasza śmierć uleczy naszego bossa. Ale zaraz będą chyba te wiedźmy, nie? Dobra, już są. Tak. Wiedźmy są. Wyzerowane, mamy 4 staki i wysadzamy bossa do końca. Zanim przyjdzie invader. Dobra, koniec. Nie. Koniec, nice. Dobra. Mamy to. No. Co, wygraliśmy? Aha. I to jest gambit cały? To tak. Jest gambit cały. Dostałem energetycznego tego. Ostatni grosz. Co? Dostał ostatniego grosza, bo potem dolara. W pierwszym meczu. Jeszcze powiedz, jakie role czytaj. Jestem beznadziejny, 10 okruchów. Sprawdź ten rewolwer od razu, Nexus. Załóż go. Tak, czekaj. F1, tak? No nie gadaj. Kliknij go sobie prawym i powiedz, jakie masz perki. Albo żeby go założył, to go zobaczymy. Trzeciej i czwartej kolumnie. Trzeciej i czwartej. Do 4 razy sztuka i potężne rezerwy. To są dwa ostatnie, nie? No perki takie są, ale masz już solidny rewolwer na start, nie? No i kurde, to mi się podoba.
W las pierwszy raz na Gambit Rondo. Masakra! Over. No. Tam jeszcze jakieś rzeczy po 20, po 20 meczach miałem dwa. Taki no, trochę farcik, tak jakbym małcika dropnął, kurde. Znaczy, no nie, no nie przesadzaj, masz tak. No aha. On jest, no normalnie, on jest normalnie w loot poolu, ale to nie jest jakiś taki super ultra exotic. Nie wiadomo to co, nie? Aż tak, dobra. No to niezły, to farciarz jestem w takim razie chyba. No jesteś. Trochę tak. Ale dobrze, bo już z tym można się bawić w PvP, nie? Dobra, ja bym chciał, żebyś teraz próbował wskoczyć w portal, żebyś zobaczył sobie, jak to jest być inwaderem, jak polecisz ich pozabijać. Dobra, dobra. Znaczy, musisz się czaić. Ja ci postaram się pokazać, gdzie jest portal, bo widzisz, ale że ty on jest tam na środku, on na środku, taki kółka, nie? No. To, że on się tam są dwa, czerwone i niebieskie, no to jak niebieski jest, to można, tak? Znaczy, on się musi wypełnić. Po prostu. Ja cały dzień Gambit grałem i nie dałem rady dropnąć? Oj, przykro mi. Kurde. No to nieźle, to potężny pistoleciarz będę teraz. Widzisz wrogów przez ściany, wow, ty to fajnie, mogę się zakampić nawet. Ty słyszałeś setek ogólnie, coś co u mnie w klanie się wydarzyło? Nie chyba, co no takiego? Po raz pierwszy w swojej karierze, po tygodniu czy tam dwóch grania poszedł na pierwszy swój rajd i wydropił Eyes of Tomorrow. Przy pierwszym rajdzie, o czuję, czuję temat. Nie pierwszym rajdzie, jakiś dobry? Ogólnie w Destiny pierwszym rajdzie, nie? Dobry, tak. Chodzi chyba bardziej o to, że to jest, wiesz, rzadki, egzotyczny loot z rajdu, który po prostu bardzo rzadko dropi, nie? I jeśli komuś poleci przy pierwszym rajdzie, no to jest zazdrość. I oczywiście, że loot z rajdu raz w tygodniu. Znaczy, no trzy razy, jeżeli grasz na trzy postacie, no ale no tak, raz w tygodniu masz szansę. Dobra, patrzcie na ten rewolwer, widzicie go? Patałachy? No teraz trzeba będzie snajpić. Zobaczymy, jak ci się będzie z tego strzelać. A co masz oprócz rewolwera założone? Jakiś karabinek, taki główienko karabinek. Shotgun albo snajpa by ci się przydała teraz na kolejny slot. No, shotgun rewolwer. No, hive, okej. Bring a sword. Staram się czy używać tego. Mocny. Tak, bo 120 są najwolniejszymi rewolwerami, ale mają największy punch. No, jak za 200 kurde wjeżdża strzał. No trochę się na razie, na początku będziesz czuł bezradny przy przeładunku, ale to się można przyzwyczaić. Przeładowaniu? No, bo nie masz, tak, bo nie masz perków na przyspieszenie na przykład przeładowania. Znaczy mam tego mojego tego, nie, z unikiem. Oko boli, oko bardzo boli. Przeładowuję przy uniku, nie? Ble. Straciłem 10. Podwójne oko, o którym zapomniałem. Mhm. Dobra, okay, środkowo ucieszone. Mam 5. Jeszcze jakbym 2 podniósł. A dlatego one tak biją, bo przecież one... Wow. To nie są zwykłe oczy. Masz, okej. Okay. Musiałem dwa podnieść. O, cofałem się na S-ce, żeby ci nie zabrać przypadkiem. Już mam. Proszę, bloker jeszcze. Pięknie, mamy dobry timing. Rzucaj. A, bo to jest ciężka amunicja, tak? Aha, dobra. Którą zabrałem właśnie, sorry. Czekaj, mam tylko 5 odłamków. Ja zabijam, ale kurde, wy zbieracie to. Temu ziomkowi. Idź do portalu, ustaw się przy portalu, bo ziomek będzie rzucał właśnie. Uważę. O, te oczy. Dramatyczne są. O, i widzisz, oni mają teraz dwóch blokerów po swojej stronie, więc tracą powoli odłamki. Znaczy tracili, bo już jednego zabili. I teraz jak skoczyłeś do nich, to próbujemy tego. Tych, co mają odłamki najlepiej. Widzisz liczbę odłamków. Nice, pięknie, 15 zabiłeś. No i zajebiście. Panie, no i mówiłem, że jako Invader się odnajdzie. Kurde, jednego bym też kolejnego zabił, ale kurde mnie z tyłu ściągnął. Urodzony gambiciarz. Kurde. No, to Invadera mamy z głowy. Ja nie muszę przynajmniej na snajpa się przerzucać. Wow. Jeszcze tak nie miałem, żeby ten pas do transportu mnie tak wyrzucił w ścianę, żebym stracił pół życia, nie?
A to ta cię dobiło? Ta! O cholera, ty. Znaczy dobiły mnie moby, ale to mnie oszołomiło. Za dużo blokerów, tracimy. O, jeszcze nie trafiłem. Blokerzy, tak? Na jeźdźca gdzieś jest? Tak. Od mobów? Nie. Gdzieś tu jest gościu. Nabiłem go. Leży. Nice. Znowu żeśmy skombowali. No kurde. Gościu dostał na dostrzał. Na mnie jest priorytet. Nice. A jestem full. Teraz to ja to zrobię. Ale teraz zauważam, że obrażenia mi wchodzą jakby z opóźnieniem. Takim. Dobra, oni stracili 13 okruchów, więc nie ma dramatu. Coś jest z serwerami ogólnie. Mi też czasem, to strasznie wkurza na PvP przede wszystkim właśnie, że no. Czasem po czasie tak długo jak trafiam, to w zasadzie wiesz, mnie tak mało to obchodzi, nie? Ale... No. Ale czasem czuć to opóźnienie takie. Oh my god, ile tam jest piu-piu. No, trochę jest. Setuś oko jest po lewej i oko robi mi kuku. Czeka, bo mi wszystko robi kuku. Gucci. Poszło? Aha, dobra. Podnoście, bo one zaraz poznikają. Zaczęły znikać. Oj, kurde, ale mnie... Ktoś poszedł na jazdę zrobić? Pomóżcie mi zblokować. Mam 15. Wasz sojusznik pada, ale zabiera ze sobą dwóch przeciwników. Nieźle. Shit. Boli. Okej. Które ci najlepiej 10 albo tego, tak? Tak, no najlepiej jest w tych właśnie 5-10-15. Jeżeli na przykład jesteś pewien, że zaraz będziemy mieli invade albo coś, to nawet wiesz, cokolwiek oddać jest lepiej. Nawet jak masz jakieś tam 8, 9 czy tam 14, wiesz co chodzi, nie? Czasem lepiej jest po prostu oddać cokolwiek. Wrogowie pojawiają się przy platformie. Dobra. No ja tych odłamków to tak, kurde, tragedia. O, jak biją ty. Nadchodzi na jeźdźca. O tak. Kurdeła. Ty no, kurde, straciłem. Mam go. Naprawdę, patrz ile straciłem, ale ze mnie debil. Spoko, nic się nie przejmuj. Jeszcze do zrobienia. Rzucę dychę nie. Tak po prostu na, no wiesz, good fortune. Ja nawet nie jestem w stanie w ogóle, wiesz... Próbuję przerwać? Ty nie no, kurwa, ty... Dwóch? No, chyba jesteśmy w dupie. Te oczka mnie zabijają cały czas. No, ale lubią strasznie. No, to trochę poprzeszkadzałem chwilę. Zabiłeś wszystkich? Tak, oczywiście. Źle. A nie, dziękuję. Xeno jest w dalszym ciągu broken. Chodzisz z heavy ammo po prostu i czyścisz. Nie wrażliwość. Ale będę leżał, ale już żałuję. Dobra. Mam 15? Ja też możemy idę. Możemy przysyłać. Dobra, ja już odkładam, mam 9, ale walić biegnę, to nie. Biegnę. Wpadam do nich, podlecę może trochę. Dobra, ma... Raz. A, czekaj. Dwa. Trzy. O cholera. I cztery. Boss wyleczony do maksa. Pięknie. Ała, ale mnie jest heavy, mogę zabić znowu tą czwórkę. Jest heavy przy mnie do wzięcia. Biorę. Ja mam full, więc easy. Spoko ten gambicik, tylko trudny, no. Taki w zasadzie... Jeszcze się nie odnajduje. Z lewej jest atak. Widzę. Ja nie mam nic na długi. Ajajaj, kurde, zabił mnie jeden, no. Kurde, mnie też. No. Raz, kasowane. O, padł. Co jest bez superki, zajebiście. Lecę was podnieść? Wstałem albo już. Nie? No już nie. Macie bańkę na bonus damage? Na środku, pod bossem zaraz? I skakuję do nich. Bo będą palić za szybko. Nie.
Całe czwórkady leży. Po raz trzeci zresztą w tym meczu. I wysadzamy to. Jest kolega. Nie widzę, gdzie on jest. Chyba od tyłów. Wskoczył do nas. Jest na dobicie, Na dobicie, Nexo z nadwami jest, po lewej stronie w budynku. Na naszych ciałach. Jest, no, przeskoczył nad tobą. Aj, kurde. Aj, prawie. Ja już tego nie dokończę, GG, bo nie mam już, nie mam heavy. To ja skakuję, ale nie zdążę, już nie ma czasu. No. No niestety, ja już tam nie wlecę, nie mam superki ani heavy, no dokładnie. Sorry. Nie, no kurde, spokojnie, to ja tu się czuję winny, bo kurde, jeszcze jestem chwila. Takim nubem, że szok. A jednak. O, bottom dollar. Ej, dostałem znowu ten sam karę, ten ostatni grosz znowu. No ja co tak ty sam... gadasz? What? No, pod rząd. Wow. Dwa pod rząd, kurde. Streamer dropy naprawdę są prawdziwe. Zero tych, o Boże, strażników. Stracone. Blokerzy, no to słabe staty mam. Dwa z rzędu. A to takie rzadkie jest w miarę, czy to takie ten? No to wiesz, jest rzadkie. To powinno być rzadkie. Ludzie próbują go wyfarmić i ja słyszałem o ludziach, którzy przez całą rangę, aż do 15 tysięcy punktów w Infamy, nie zdobyli ani jednego. Naprawdę jest masa ludzi, która by miała straszny ból dupy, gdyby usłyszała, że w twoich dwóch pierwszych gambitach w życiu dostałeś dwa bottom dolary. Okej, okay, to teraz uwaga, szybkie dobycie i młódzka. Zabójstwo nieprzyjaciół za pomocą tej broni generują niewielką ilość super zdolności. Wait, szybkie dobycie i młódzka? No. Co młódzka robiła? No, że jak robi kile, to dostaje bonus super energy. To jest fresh. Fresh jest świetny na PvP ogólnie. To mało daje, ale no, bo jednak ładujesz szybciej, to wiesz. Na taki zwykły, na takie zwykłe PvP po prostu, nie na jakiś competitive. To fresh jest całkiem sponio. I będzie lepszy? Do PvP tak. Dobra. I szybkie dobycie może ci się przydać generalnie do rotowania pomiędzy jakąś tam shotą, jak się pomylisz czy coś, wiesz, nie? Ale lepszy by było szybki celownik. Okej. Okay. Bo instant wtedy przykładasz, wiesz, do prawego przycisku no, myszy. No, że od razu tego, no, aim down, ADS. No. Aim down sight. Pociski nie przechodzą przez tę bańkę? Naprawdę? To po co ta bańka jest? Żebyś przez nią przelazł i zrobił sobie Weapons of Light buffa ode mnie. Aha, albo, to ja tam albo stałem jak jest w tej invader, albo jak jest invader, to żeby się w niej schować i czekać, żeby invader ci pokazał skąd, a nie żeby cię zabił, wiesz, jakąś tam snajpą czy coś. Aha, to ja z tamtej bańki próbowałem strzelać. No to nie, to nie przechodzi przez bańkę. To wiele tłumaczy. Spokojnie, wszyscy przez to przeszliśmy. Ja tam ulta wyjebałem, no. To wszyscy przez to przechodziliśmy, nie przejmuj się zupełnie. Kurde, najgorzej. Pipa, hej chat, dzień dobry, witam. To co, to może jeszcze zagramy tego jednego gambicika, a potem się przeniesiemy na PvP? Yep, możemy. Jak już mamy czym strzelać? No, to już mam teraz czym strzelać. Chyba, że do zadań ci czegoś jeszcze będzie brakować, nie? Możesz tam zerknąć jak status. No właśnie, przypomnieliście mi, że istnieje coś takiego jak zlecenia w gambicie ogólnie. Zapomniałem zupełnie. Teraz mówić, po ostatnie życzenie mam iść, mówicie na rajzika. Let's go, dudes! Kobol. No, te wieżyczki, to będzie śmieszne. O, ale szybko i tak przycelowuje. Ej, to i tak szybko przycelowuje, powiem ci. Dobra, trzymajcie się czegoś. Masz quick draw. Okej, okay. Nie wiem czemu szybko. Wiesz co, musisz, jak będziesz miał szybkie celowanie właśnie, to będziesz czuł różnicę i tak zobaczysz, o co kamerę. Ale ja już czuję różnicę. No. To jeszcze szybciej będzie? No, to będzie instant wtedy z tym perkiem. To już dla mnie jest jak instant. To dobrze, to znaczy, że może masz broń dla siebie znalezioną. Wyżyczki, uwaga. Tak. Mam 12. Nie mam, bo cetek mi zabrał. Sorry. Spoko. Mogę w ogóle w sumie teraz nie brać.
Tak chyba jest najlepiej, jak dwie osoby zbierają tylko, nie? Yep. Możemy się wymieniać przez to. No. To leci w razie czego poczyścić blokerów. I zajrzeć, co tam na midzie właśnie słychać. Mam 12. Dobra, to ja Blocker wezmę jednego tylko na piątkę i już nie tykam. Mam 15, uciekam. Wezmę heavy przy okazji. Kurde, ja tu strzelam, zabijam i kurde, każdy mi zbiera te zadławki moje. Też ma 15? Ja mam 11. Ale się zwinął szybko ten, co ma 15. Prosto na resp od razu. Nie no, tym co, nie dam rady. Skorzystałeś tam na PvP? Tak. Ale ten z 15 mi... No, uciekł od razu na respa. Okej, mam 15. Dobra, to ja ponoszę, jak są fulla. Chciałem taki super long range zrobić. Jest priorytetowy przy mnie. Dobra. A, i bloker sprawia, że nie można tego, tak? Oddawać. Tak, bloker sprawia, że nie możemy oddać, jak się robi za dużo blokerów, to zaczynają nam kraść dla siebie nasze mołty. Mogę wejść na portal? No, wbij. Ja mam 15, ja mam fulla, a tu jest dużo kruchów. Chodźcie na mnie, jeszcze świeżo. Lecę. Może nie znikną? Nie znikną. Piąteczka była. Dobra, koleś się chyba zjedzeni, co? Mają mało plus dwa duże i teraz... Z 15. Nice. Nie do końca, bo nie wiedzą jak grać, bo instant po prostu do jaskini uciekli ci, którzy... Cały mnie kapitan jaszczą. Żaby się miksują, ale fajnie czat. Taki sok z żaby. Nie fajnie, no patrz jak my ich robimy, ty. Nigdy, wiesz, nie mów hop, nie? Dopóki nie wygramy, to nie wygraliśmy. Portal jest gotowy? O, idę. Podoba mi się ten, tam leci ze środka. Dopóki nie wygraliśmy, to nie wygraliśmy. A, co ja kurwa robię? Leży. O, oh, nice. What the fuck, serio jak mi skasował tak? Na dwa strzały? Generał Mularczyk mnie zabił. 15 wsadzone. Dorzućcie swoje. Halo, gdzie jest random? Random, przestań tam walczyć, chodź, błagam cię. Random ma misję, daj mu spokój. Chodź. To jest jak ja. Mamy? Są dwa duże, panowie, więc zapraszam do zabawy. Od ruin chyba? Na jeźdźca jest? Nie od drilla, ta od ruin będzie. Nie wiem, co od ruin. Nie, no jest przy mnie, jest tu przy mnie właściwie, jest na żylecie. Okay. Leży. Nice, dobra. Mamy tylko mały problem. No? Random stracił swoje. Leżą trzy na tym. To jest dużo. Oprawcy. Co to? Oh my god. Ile tam jest kabali. Ja tu nie wejdę. O, może? No już mamy. Wrzucajcie. No idę. Tylko nie wiem, czy random znowu nie będzie chciał 15 zbierać. Nie wiem, nie obchodzi mnie. Dobra, jedziemy z tym. Bania leci. Ja proszę, tylko wchodzę, tak? Tak, tylko wchodzisz, żeby dostać buffa. Weapons of Light powinieneś dostać na 15 sekund. Jakiś niewidoczny ten i overshield, który dostajesz od bańki, nie jest twoim HP, jeśli opuścisz bańkę. Od razu ci mówię, musisz i tak przejść regen. Na jeźdźce jakiś? Tak. Mhm. Jest przy mnie. Fuck. Spierdzielam. A już mnie dorwał. Kinałeś? Ajajajajajajaj. Zabiłem go. Nice, Nexus. Byłem w powietrzu, mu je podrzucił. Dzięki. Bosior. Jestem. Biorę heavy tak na wszelki wypadek, jeżeli musieli... No nie biorę heavy. Okej. Okay. Włażę tam do portalu, spróbuję coś zrobić. Musielibyśmy odsunąć bossa, gdybym chciał wziąć heavy.
On cały czas tupie. Znowu jest na mnie, Jesus. Znowu jest? Odpalił się z ultem. Szukam. Leży. Wyszczelony. No tak, kończymy. Kończymy, kończymy. Cztery staki. Dobra. Ja tam ich trochę zająłem. Ty skupi na mnie. Fajny ten gabit, mi się podoba. Jest w porzo. W małych dawkach szczególnie. Tak, jak no, nie grindować to cały czas, to tego. Jeszcze nie wiem na ile jestem w stanie tego. Jeszcze raz znowu dostałem, trzeciego. Jasne. Kurde ty, ej, no serio. Nie no, nie, nie jestem. No, już to bym nie uwierzył. To już by było tłumacz, nie? Ktoś w bandzie musiałby przycisk naciskać po prostu, już tak dostawał te dropy. Kurde, to by hashtag ad źle wyglądało wtedy, nie? To by źle wyglądało. To już troszeczkę za dużo by było. Tak, ale dostałem jakieś, kurde, jakieś nieznośne podanie, nie wiem, co to jest, jakiś karabin. Karabin zwiadowczy. O, to nie. No, zwiadowcze są dosyć mech. Czyli co, idziemy na PvP, to wyciągaj nas z Q w takim razie. Jeżeli na wy chcecie... kontrolę normalnie lecimy, nie? Ale to wróćmy najpierw na wieżę, bo ja mam prima, weźmiemy sobie zlecenia. Dobra, jasne. Co, na wieża i do którego miejsca? Ten środkowy. No, na główny, no. Mhm. No, Renifer to jest taki, widzisz, taki stream po prostu, no, taki jest. No nie, Kacper, jakby dostał za pierwszym i za drugim razem. Za trzecim to on już żartował. Bez jego wiedzy woła i dziś. Ale tak czy siak, dwa to mega dużo. W dwóch pierwszych meczach dwa baton dolary, no to jest masakra. Najgorzej! I on tak zawsze miał takie, co mi zżera hajs z konta. O nie. O nie, najgorzej. Chat cóż, no. Rozumiem, że... Dorime! Rozumiem, że jakby dowiedział się, ale jest jeszcze w drodze. Jeszcze się nie spotkaliście, tak? Jest jeszcze w drodze. Najgorzej. Ciężka broń się na gambicie zajmuje na 2-3 strzały. Ale no rok czasu to już trochę jest ogólnie. Jakby nie patrzeć. Kryptarcha, co to jest? Nie, nie, idziemy do Shaxa, tu. Tam koleś od PvP tak zwany. Dobra, zlecanka na PvP. Ten legendarny gość. Yes. Dobra, a tamte jest zlecanka gambitowe? No to luknij sobie, czy masz wykonane i tak dalej. Cyk, cyk, cyk. Poprzyjmowane. Dobra. Powinieneś mieć parę zrobionych, tak to wiesz, tak wiesz, nie skupiając się na nich, nie? Zadania. Dwa mam zrobione. Dobra. I teraz co? Wziąłeś już, tak? Na kontrolę, tak. Jeżeli jesteśmy ready. Czyli mapka. Tygiel kontrola. Zadałem miejsce docelowe. Ja się nie będę specjalnie przygotowywał. Tygiel i kontrola. Uruchom. Musisz koniecznie znaleźć sobie coś w takim razie na ten pierwszy slot, jak masz zamiar w PvP biegać. Z rewolwerem. Albo coś super close range, czyli shotgun, albo coś super long range, czyli snipa. Bo to rewolwer jest medium range. Tak, no, wiem, Kacper, ale mi się tak po prostu nie chce odbierać. Mi się nie chce robić porządku tylko i wyłącznie po to, żeby sobie teraz oczyścić Shaxa. Innym razem. A, dokładnie. W ogóle nie wiem, kiedy mi to wpadło, ja nie grałem jakoś mapy, nie? A, no dobra, no przecież ja faktycznie banery grałem jakiś czas. Jeśli nie wychylać za dużo. A by się nie kapnął. Biegamy sobie piu-piu, dokładnie, dobrze mówicie, czaty. Biegamy sobie piu-piu, o. Ty, a dlaczego CTSG ma 409, a ty miałeś jakieś 60 coś tysięcy na banerku? Bo mamy coś zupełnie innego ustawionego. Aha. Ja mam ustawione, te 69 to jest ten z triumfów, to jest tak jakby ten, no taki achievement score, nazwijmy to w ten sposób. Mhm. A CTEK te 409 to ma ilość killi w tym sezonie w PvP? Właśnie nawet nie wiem, co mam. Coś masz ustawione, coś takiego masz ustawione. Tak, no. Ale fajne statki macie, ja pierdzielę. Większość takich fajnych kosmetycznie rzeczy po prostu warto sobie sprawdzać w sklepie za Bright Dusta. Tam co tydzień się zmienia oferta. Jak sobie wejdziesz teraz M i sklep,
i po lewej stronie naciśniesz drugą ikonę od dołu, która jest opisana jako jasny pył, to masz tam właśnie ofertę za przedmiotów za walutę, którą dostajesz po prostu z gry, nie? Mhm. Dobra. To co, idziemy kontrolkę, kurde. To je. Mnie się podoba, powiem ci, ale odkąd mi tak naprawiłeś grę, Eno, to Eno z super. Tego full screena? Odkąd mi naprawiłeś grę, Eno? Kurde, ty, ale mnie... Dobra, spoko, spoko. Miałem problem. O, oh, shit. To jest trochę lepsi goście chyba, nie? Tam się... Nice. Nie przeładowałem broni. O, Jezu, ale mnie na strzała wziął z tego. Kłamstwo Felwintera. Wintera. Klasyka. Nice. Zraspiłem się od razu. No, Felwinter, to będzie wszędzie. Jak widzisz, jest taki, że teraz Felwintera łatwo zdobyć. Tak. Trochę farmy, ale jak widzisz, że ktoś biegnie w twoją stronę, to możesz spodziewać się, że masz shotguna w ręku. Zresztą jak widzisz takie białe światełko, to znaczy, że masz shotguna w ręku. Czerwone światełko oznacza snajpę. Aj, kurde. Dwóch w cenie jednego, o kurde. Nieźle. Aj, tam spasowałem. Ale mi tu przymrozili. Wow, oddałem heavy za friko. No zapomniałem, że mam linear, a nie rakietnicę. Come on. Fusion miałem. Aj, no i kurde, naprawdę tym Felwinterem. Aj, ty gnoju, ale mi się taka bręka przyda. O nie, trafiłem nic. Dzisiaj mam znowu to takie wrażenie. Nie wiem, po nocy mi się o wiele lepiej najwidoczniej gra PvP. Dzisiaj mam znowu to takie, jakby mi strzały wchodziły po czasie. Ja też to mam. Nie wiem, po nocy tego nie czułem, bo mówię, no do 5 nad ranem grałem Iron Banner. Ale tak ci się podobał, czy tak bardzo bounties nie wchodziły? Nie, no po prostu siedzieliśmy sobie, wiesz, i piu-piu, nie? Czaję. Bo dobrze siadało właśnie i nie wiem, czy to są serwery, czy coś w tym rodzaju, ale no... O takich porach to jest tragedia, wow. No nie mogę się zrespić nawet cokolwiek robić. Ostatnie miejsce w teamie mam. Od boku. Chodzi na ucie. No, nie, to nie. Naprawdę zamroziłeś mnie. Ale cringe. Ale cringe'uwa. O. Destiny? Jeszcze jak? Widzę, że mi Kubą podesłał linka do oferty. Eververse'owej, aż do końca sezonu. Ci podeślę potem linka. Mhm. To by się bardzo zgadzało ogólnie, bo ja jestem na wojdzie. Okej. Okay. Ajajajajaj. O, oh, shit. Nice, no, wyskoczyli mi w trójkę. Siema, Kitek. Dzień dobry. Dzień dobry czaty ogólnie. Całej naszej trójki. Widzę, nam się tutaj przez spocenie w PvP o wiele słabiej rozmowa na grę klei. Wszyscy skupieni. Tak. O, oh, jeszcze mnie tam trafił. No naprawdę! Czego? No kłamstwo Felwintera, ty gnoju! No, oczywiście, naprawdę, że tak! No skill! Jaki no skill, no? Kurwa! No to cię będzie strasznie frustrować w takim razie. Jak już teraz się denerwujesz, zaufaj mi, że jeszcze... Będzie jeszcze weselej. Nic. No. Oni podnieśli już te heavy? Hak pokusy. Co, jakieś miecze? Proszę mnie kierować, panowie, nie wiem, co jest ze mną. No nie siada mi nic. A jak już siada, to po czasie. No co jest gra? Piszesz na PvP? Nie, no tym Felwinterem na gościu jest śmieszny po prostu. Strefa B, przejęta. Aż przewagę. Uważaj. Nieważne. No mamy mały problem, że... Ale rozjebany.
Aj, serio. W sumie niech Nexus sobie załatwi kłamstwo Hellwintera. No właśnie chcę, tylko nie wiem jak. To trochę farmy ogólnie przed nami. Ascendant Shard jest potrzebny, jak Zatik Cypher. Golden Gun na midzie. Mm-hmm. Wymarnowany. Aj, no i co? Kłamstwo Hellwintera, frajerze. O, wszyscy z tym latają, autentycznie. No ja z tym leworwerem to dużo mu nie zrobię, nie? Ho. Znaczy wiesz, no nie dopuszcza ich po prostu jakoś blisko do siebie, nie? No tak, tak, ale to nie mam jak wejść tutaj do bazy żadnej. No, traf, Jesus. A, jeszcze miałem plecy już. Wszyscy są na... Sam, no. Ładnego tripelka miałem i na tym się skończyło tak naprawdę w tym meczu. Mój udział. Ajajaj. Na midzie? Po heavy będą się zbierać? Nie, tak szybko bronie zmieniają? Gdzie się odpalił? Aj. Nie wiem. No to jeszcze siadło. Za na B chyba leci. Co? My razem się zabiliśmy? Da się razem zabić z Mele? Co ja? Nie, ani granatu, ani gwiazdki. Ale oczywiście, że najpierw spróbuję użyć, a dopiero potem zerknę, czy mam. Oj, serio. Tepega. 3 minuty. Wytrwaj, a wygrasz tę bitwę. Wow. Wyciągnął mnie do nice. Co za okropny mecz. Znaczy w moim wykonaniu. Ja nie wiem, mój timing jest po prostu przekozacki w tym meczu. Pojawia się jeden koleś, z którym się wymieniam i nagle jeszcze 4. Koleś dostaje ode mnie w dupę, skacze gdzieś skądś, leci w powietrze, obraca się i... I superka. Czy jestem wyciszony? No, nie jesteś. Nie jesteś wyciszony. Po prostu jesteś zagłuszony przez mój rage. No, nie, spoko. Tak po prostu zastanawiałem się ze względu na to, że tak... Trochę marudzę do siebie. Ja też marudzę do siebie. Może nawet trochę liczyłem na to, że... Jestem wyciszony. Przychodzi gościu, jak on mnie zabija na strzała z Melekita, a ja ich nie zabija na strzała z Melekita. Dobra. Zero ma. What? No co? I nie skonektował mój midi atak. No nie dobiłem typa, bo nie zalicza mi hitów czasem. Tak trochę głupio uderzyć typa w pysk z rozpędu i zero obrażeń zrobić. Ajajajajaj. A tytan tak ma, no dobra, tytan ma mocno. Nice. No ale nieźle i tak poszło w miarę. Nie uważam, że poszło najgorzej. No nie, no ja uważam, że poszło mi tragicznie. Rycawi mogliby się od ciebie dużo nauczyć w kwestii kontrolowania terytorium. Cześć Katari, witam, dzień dobry. Chcesz mi coś tak, Magduch, jak widać. No, Nexus jest ale napalony jest, na PvP. No. Nexus jest napalony na PvP, a mi się jego zaangażowanie podoba, także trochę pogramy tego PvP. Do mechanik, że tak powiem, wiesz, superek, nie superek. Nie, no ja narkotyki. Nie, chyba dzisiaj nie pójdziemy na misję egzotyczną, na Presage'a. Może następnym razem. Czysty hop. Myślę, że na tych naszych streamkach na pewno go zabierzemy na tę misję, ale po prostu chyba jeszcze nie dzisiaj. Tak więc u ciebie się tak na to nie patrzy. Mocno jakoś, wiesz, że tam... I cześć Pomro, witam również, dzień dobry. Takie, nie inny KD. Usunięto z drużyny ogniowej. Nie jesteś w drużynie. A, jak to? To czekaj, to stopuję. Przepraszam, że tak słabo grałem. Przywróćcie mnie. Poprawię się.
Jaka statystyka zmniejsza, czekaj, zmniejsza do granatu i mele, bo masz OP, mele i granaty? Chodzi o statystyki? Aha. No to masz ikonkę nawet granatu, to jest dyscyplina. Naciśnij sobie F1, Nexus, tak żeby twój czat widział. I przy itemkach po prawej stronie są te różne takie ikonki małe, pod twoim powerem. Pod moim Jak powerem. Najdziesz na każdy z nich, to jest opisane. Mobilność, okay. Mobility, Resilience, Recovery i tak dalej. Tam będziecie mogli sobie zobaczyć. Szybkość dobycia, tak? To stabilność? Nie, to? Nie. Jak masz swoją główną postać? No. I masz po prawej stronie od głowy swojej postaci twój power level. Moc. Tak, no moc. Okay. To poniżej to masz 6 statystyk. Aha, no. Mobilność, dobra, widzę. Odporność. To są te statystyki. I tam możesz przeczytać też najeżdżając na to, co robi dany Dyscyplina. Tier. I jak bardzo dobra. Wpływa. I one działają właściwie co 10. Czyli na przykład jeśli masz 50, to dodać tyle samo, co byś miał 59. I dopiero od 30 jest kolejny poziom. Dobra, rozumiem. Mhm. Czy po to są te statystyki? Cześć panu Oszust. Dzisiaj w planach właściwie trochę luzu. Zanim Nexus wróci. Jest bardzo zainteresowany PvP, więc na razie gramy PvP. Dołączyć do nas z powrotem. Sorry, ty, ja czekam jak święta krowa. Spoko. Nie, no, to już dołączyłem. U mnie w ogóle czaty się wypytują cały czas, kiedy będziemy robić Presage'a, czyli nową misję na egzotyka. Ale to myślę, że już chyba nie dzisiaj, nie? Na kolejnym streamku polecimy. No, to... No. Dawaj, hasty do przodu. Kurde, let's go. Dobra, lecimy. And the przodu. Teraz jest w ogóle Nexus taki event, Iron Banner, on trwa tydzień, tylko że do niego trzeba mieć moc, także myślę, że na kolejny, jeśli byśmy ci moc podbili, to można już na to polecieć. To ogólnie się gra taką właściwie kontrolę i ona się różni tylko tym właśnie, że brana pod uwagę jest moc Guardianów i w momencie, kiedy zbierzemy wszystkie trzy strefy, to na 15 sekund jest blok, że przeciwnicy nie mogą tych stref przejmować. A, czyli to jest takie coś podobnego, tak? Tak. No i z tego są też fajne nagrody, nie? Coco Jumbo i do przodu. To jest właśnie to, czat. Kurde, ale no z taką strzelbeczką to bym pograł. Na Last Wish'a chcecie? Z jakimś szybkim dobyciem. Tylko, że co ona jak by będziemy teraz być na... jako ten. Ona by musiała być chyba na tego, nie? Na jakby na mój pierwszy slot broni, nie? Strzelba? Aha. Nie, zwykle się właśnie na drugą wrzuca. Znaczy, jeśli chciałbyś oczywiście strzelać z Batum Dolara, no to oczywiście, wtedy musisz szukać na pierwszy. No właśnie, tylko ten rewolwer jest na tym drugim, nie? No, to na pierwszy... Albo to, albo to. W sumie nie kojarzę, co jest na pierwszy dobre. Jest na pewno Astral, czyli strzelba z Trialsów, która jeśli by była na przykład w nagrodę za 3 winki, to moglibyśmy ci kiedyś zrobić. Ale może czaty mi podpowiedzą, co innego można dobrać na ten pierwszy slot ze strzelb. Witam graczy. No elo, może ten, no pamiętasz, co jest fajnego ze strzelb na PvP na pierwszy slot? Slug Shotgun z rajdu? Znaczy, bo ja lubię slugi ogólnie. A, rajdowy, faktycznie. No ale to Slug Shotgun, nie? Więc to też jednak nie to samo, jeśli chodzi o PvP. Mhm. Dobra. Strefy będą twoje, musisz tylko o nie zawalczyć, strażniku. A tak to na pierwszy slot, kurde, ciężko będzie. Ze snajpą podejrzewam byłoby już łatwiej. Na pierwszy slot. No i fajnie. I z czego? Kłamstwo Felwintera! Gdzie jest ten nowy quest na EXO? Jest na strajku Arms Dealer. Jak cetek pomocy po polsku? Handlarz bronią. A, po prostu... A zginęłem! Mi się ręka trzęsła ze śmiechu. No, handlarz bronią. Ale ja jestem mistrz po prostu. Bardziej jakbyście szukali kogoś do tłumaczenia, nie? Handlarz bronią po prostu. No jestem delikatnie zaskoczony, nie powiem. Kto by pomyślał? No, arms dealer, handlarz bronią. No i kłamstwo Felwintera, nie zdążę wyciągnąć broni, nie jestem przyzwyczajony. Ja kompletnie nie potrafię grać strzelbami, nawet sobie dzisiaj tego kłamstwo założyłem, ale na razie mam z tego jednego killa chyba tylko. To graj snajpą. W teamie zawsze jest dobrze mieć jednego snajpera przynajmniej. Siedzą dalej. Z shotami, czekają.
Oczywiście. Cetek, wyratowałeś mnie, dziękuję. Proszę. Nie łączy mi strzałów, strasznie. Denerwuje mnie to. Dobra, już było wszyscy na tyłach. O! No nie, już prawie przyjąłem. A, no nie, no kurde. O, Eno, przyjąłeś. O, nie, nie. Nie. Jeszcze jeden nade tutaj leżą. Masz więcej stref. Myślałem, że mogę wbiec spokojnie, bo widziałem, jak koleś ucieka do tyłu. A zostawił ze sobą niespodziankę jeszcze. No kurwa ty, kurde, normalnie Felwinterowska, no. Wow, okej. Okay. Jak ten napierdziela gości, jest dobry. Tak, unbrokeni w przeciwnym zespole. No, serio? Ale tu masakrycznie shotguny latają, co jest? Objęli prowadzenie. Możesz to jeszcze zmienić. No, ale równo gramy w miarę. Mhm. Czaty, ja myślę, że akurat godzina 20 wybiła, to jest idealny moment, żebym się powtórzył troszeczkę. Ja wiem, że niektórych to nerwuje, jak się tak powtarzam. O, no mogę na przykład grać na dwóch albo trzech naraz je zginąć. Że w tej mega, hiper, super turbo trójcy dzisiaj widzicie nas dzięki życzliwości Bungie. I jeżeli ktoś z was jest zainteresowany, możecie kliknąć sobie w linki na naszych czatach. Dzięki temu wspieracie swojego ulubionego twórcę, czy ta jednego tak z nas. Jest. Wykrzyknik Destiny, moi drodzy, na czacie, jakbyście mogli pisać. Możecie zapoznać się tam z giereczką, możecie spróbować ją sobie za friko, co jest bardzo ważne. Jakbyście próbowali, to się możecie odzywać. Chętnie was poprzyciągamy przez aktywności, prowadzimy w gierkę. A może was znajdzie wtedy na Beyond Light. Wow. No serio, ja nawet nie widzę, gdzie oni skaczą, kurde. No mi nie łączy nic zupełnie, żadnych peletów. Ten mecz jest jeszcze gorszy niż ostatni. Czy to tornado już sobie może pójść? Dziękuję. Czy jak ktoś już ma Destiny, to może pomóc streamerowi? Oczywiście, Michael, klikając w link, zapoznając się z ofertą, która jest tam. Dokładnie. Na przykład pisząc maila do Bungie, że słuchajcie, Streamer X, ja już grałem w Destiny, bo zajebista giereczka, ale Streamer X powiedział, żeby do was napisać, więc piszę. O, z tego dostałem, nie wiem z czego, ale dostałem. O, plecy. Pochylam się właśnie do przodu, więc zaczynam się napinać. No to ja nie, to mi zupełnie nie łączy tak strzałów, więc ja dzisiaj nie pogram. Naprawdę jeszcze mnie zabił? Naprawdę? Ktoś tu za mną. Zamroziłem dwóch typów, jednego... Aj, kurde. Leży. Mieliśmy trochę stand-off dwóch superków. Tego co widzę. I nie zmieniłem. Mi ten meczek nic nie siada kompletnie. No mówię, no nic ogólnie nie siada. Mhm. Coś jest... Spokojnie z półtorej sekundy dwie delayu jest. No, B przejmują, kurde, nie zdążyłem go zawieść. O, właśnie widziałem, jak koleś ginie po chwili po wychyleniu. Jakoś w zeszłym tygodniu miałem typa z największym lagiem, jakiego do tej pory widziałem w Destiny. Reakcja była po mniej więcej 7 sekundach. Nie ma opcji. Nie no, Streamer co X jest? To chodziło, że zależnie z którego czatu przychodzicie, no bo trzeba full respect. Streamer X. Dokładnie. Mój ulubiony streamer to Streamer X. Ja spróbuję przejąć. Cetek! No. Ja spojrzałem na niego i mi się przez chwilę wydawało, że to jest nasz. Ja mam taki chaos w tym meczu, to jest masakra. A, mi oni wychylają na 3-4 na raz. Tragedia. Graby Kupsteider, tak zwany. Ja mam trzymać to V, czy spamować trzymać to V, jak jest... Ale pocieszę cię, ja kapnąłem się jakieś 2-3 miesiące po wyjściu dodatku. Naciskałem cały czas. O. Nie. Ten super.
I am the guardian of the point. Dobra, niech będzie. KB przejęta. Całkowita kontrola. Nie odpuszczaj. O, kłamstwo Felwintera. No, no, no. Dobry jesteś, graczu. Bardzo dobry. No właśnie. Możemy strzelić do siebie i Felwinter będzie zabijał, a jakakolwiek inna szata już nie. Dlatego nie biegam już z Felwinterem, to mnie tak znudziło. Wolę być salty, że ginę od Felwintera, niż go używać, jeżeli jestem już salty na Felwintera. Jaki jest sens denerwować się na Felwintera i samemu go używać? Ale no chyba, że to jakieś kompy są czy coś. Beznadziejny, ja cię. No? Poczekaj jeszcze Nexus, aż przywitasz się z naszym przyjacielem Jotunem. Poza tyglem też masz prezentować taką... Nie ma nic bardziej irytującego. Ale nie wiem. Czy mamy już modyfikacje do stazy? Jakiś dive? Czy jeszcze nie? Nie wiem co to jest nawet. Ej, ale nie byłem najgorszy. Patrzcie, byłem prawie jak prezydent Obama. I 69 miałem. Fuck yeah. 69, sexy. Opiekun strzelba. Właśnie nie wiem, czy ja nie miałem przypadkiem takie, nie? CTSG kończył 20 lat temu, ale co skończył 20 lat temu? Gimnazjum. Już budowałeś 20 lat temu, że skończyłeś? 20 lat temu gimnazjum kończyłem. Gimnazjum. Może o to chodziło? Kończył wtedy. To chcemy siedzieć już tak ogólnie PvP, czy idziemy jakieś battlegroundy jeszcze, taką aktywność sezonową na koniec? A to od Nexusa chyba zależy, nie? Na co ma ochotę? Są jeszcze jakieś tryby PvP, czy to są te? Jest jeszcze tryb PvP ranked. Okej. Okay. Który jest 3x3 i działa jak podkładanie bomby w CS-ie. Okej. Okay. Tylko, że to już, znaczy na niskich rangach to jeszcze tam okej. Okay. Na niskim, bo tutaj jest cały elo system, whatever z rangami, ale no, nieważne. Iron Banner, czyli ten taki eventowy tryb PvP, o którym ci mówiliśmy, że tam również twoja moc, twój power ma znaczenie. No i co weekend trialsy, ale w tym momencie są off. Trialsy to już jest taki turbo pot. Możemy w sumie eliminację pograć, jako taki przedsmak tego, co tam jest wyżej. Ty, a tego, a te kapsułki, co ja teraz dostaję, ja mogę z nich itemki otwierać, tak? Jakby... Co dostajesz? Kapsułki? No, engramy. Engramy. Mhm, tak. Tak. Tam to u ja tego kryptarchy Rahula nawierza. Chyba, że są takie w takiej czarnej mazi, to wtedy tam lecisz do tego stołu, w tej takiej mniejszej lokacji na wieży. A to jak ja mam otworzyć te engramy, bo ja mam tych trochę engramów. Zależy który, musisz nam powiedzieć które. No właśnie jakieś tam... Umbralne. Umbralne, czyli tak. Te brudne. Tak. To musisz no, je tam, gdzie byliśmy, no w wieży, tak. No, na tym. Przy tym mniejszym panelu, jeśli chcesz je po prostu otworzyć, albo najpierw idziesz do tego większego panelu, jeśli chcesz je sfokusować, nie? Czyli określić, co mniej więcej ma w nich być. Jop. To mapkę lubię, Artur. O, mamy wjazd od boku. Żyjemy. No po prostu nie wierzę w ciebie, gościu z granatnikiem. Strefa B przejęta. Wróg przejął strefę A. Przeciwnik ma więcej stref. Już many siedzi przede mną, dobi. Ta mi się podoba. Cześć Dream, dzień dobry, witam. Fuck, już miałem plecy. Ajaj. O, super, mi postawił na przyklejce tarczę. Witam. Bardzo mi miło. Kurde, najgorzej, że jak ja zgram w takie gierki, gdzie muszę przycelować się, skupiać, to wyglądam jak srający kot. Ja mam to samo. Ja dlatego przez bardzo długi czas w ogóle nie pokazywałem u siebie żadnych PvP innych takich rzeczy. Sieciówek.
Nie, to nie wyjdzie, jak nam dwóch wyskakuje na plecy. Noż, oczywiście. Zgadza się, Tominaj. Nie ma przewagi, gościu. Masz przewagę stref. Czy jest sens wracać do Destiny, jak nie grało się od ponad roku i nie chcę kupować dodatku? Pamiętam, że ostatnio co robiłem, to kończyłem fabułę z Forsaken. Okej. Okay. Taką prawdę wam trzeba zarzucić, żebyście później nie czuli się w żaden sposób po prostu oszukani, albo że ktoś coś czegoś nie dopowiedział. Destiny jest w wersji free to play i możecie robić wszystkie aktywności typu tak jak gramy sobie teraz, PvP i tym podobne rzeczy. Ale oczywiście, że będzie bardzo dużo rzeczy, których nie będziecie mogli zdobyć, nie posiadając dodatku, nie posiadając obecnego sezonu i tak dalej. Więc granie free to play do pewnego momentu na pewno wystarczy, żeby zapoznać się z grą, czy wam się podoba, czy fajnie wam się strzela i tym podobne. Ale nadejdzie moment, w którym będziecie chcieli mieć dodatek i korzystać z dodatku. No. Ale w moim odczuciu w ogóle jest trochę tak, że Destiny bardzo dużo zyskuje dzięki temu, że to jest taki żywy świat, że się rozwija z tygodnia na tydzień, a jeśli po prostu nie macie aktualnego dodatku i sezonu, to nie będziecie w tym uczestniczyć, nie? I dużo tracicie. No. Fajnie, że koleś zabił mnie na supercy, zrespiłem się akurat prosto na jego szarże. Ej, ja prawie nic w tym meczu nie zabijam. Mam teraz taką serię, że chyba zginąłem z 8 razy bez zabijania kogokolwiek, nie? No to ja też nie przejmuję się. Nie wiem, czy to my musimy jakiś restart gry zrobić, czy coś w tym rodzaju, że nas... Mózgu restart. No mózgu też, ale no... Nie łączy strzału zupełnie. A tam nie łączy strzału, tylko że macie gnoja z granatnikiem, który ci wysadza na strzała. Masz więcej stref. Moim zdaniem granatnik nie jest problemem. Większym problemem jest raczej właśnie Fel Winter's Lie. O, to sobie wjechałem, już czekali. O, tak, superkę odpalił chłop. Aj, no i super, kłamstwo Fel Wintera. Co, nie ma... Zmień granat stazy? Będziemy się zmienić. Double play, spoko. Czyli de facto jakby ktoś chciał casualowo pograć jakieś PvE, to bez dodatku raczej nie ma sensu. Do pewnego stopnia tak, bo zbudujesz sobie jakiś podstawowy arsenał, sprawdzisz sobie właśnie, jak to wszystko działa. Bo nie tak, to jest na sprawdzenie, czy gra jest dla ciebie, nie? Jeszcze raz? To jest na sprawdzenie, czy gra jest dla ciebie. Dokładnie, bo nie chciałbym powiedzieć, że free to play Destiny jest demo. No ale do pewnego stopnia jest to taka wersja demonstracyjna, czy odpowiada ci właśnie to, co jest w grze. No, no i fajnie, gości z jakimiś nożami. Cały czas mam no, tak jest. Mało do pompy amunicji zielonej. Trzymał mnie na tyle, że ziomek z Edmontaila wjechał. Czy da się zmienić nick? Da się raz na rok, bez barier. Sorry, że nie przyjdzie. Czemu ja się respię i kolesi mam od razu przed sobą, za sobą? Co tu się dzieje? Chyba nie był mądry pomysł, żeby pół dnia przed pojawieniem się w Destiny już być na Twitchu. A co dzisiaj było gierkowane? Ghost of Tsushima. Jestem po przejściu fabuły. Śmigam sobie wszystkie te aktywności poboczne. 4 trofea dzisiaj już wpadły. Kolejne. A za kile są zielone amunicje? Tak. Co jest? Dobre, kurde, przez cały arsenał przejechałem, kurde. Ja masz. Nie podoba mi się to. Przyjmujmy. Strefa B przejęta. Całkowita kontrola. No tak, to nie jest wersja demonstracyjna w tym free to play, tylko tak bardzo okrojona wersja, w której możecie sprawdzić, czy wam wszystko pasuje, odpowiada i tak dalej. Bo oczywiście, że looter shootery nie są dla każdego. Ja już się spotkałem z masą ludzi, która lubi robić piu-piu-a na przykład. Nie wiem, PvP nie pasowało w Destiny, czy coś w tym rodzaju. Tylko, że jest jedna bardzo ważna rzecz. Nie wiem, czy istnieje inny looter shooter,
pokroju Destiny, z jakością wykonania Destiny, w którym PvP żyje. A w tej grze macie dedykowanych ludzi, w których, którzy grają na przykład stricte tylko PvP. Ja się nie dziwię im, szczerze. I są w nim po prostu turbo crazy. No, czekajcie, bo dam C przynajmniej. Ale mnie ten typ z granatnikiem już wkurza po prostu niemiłosiernie. No, gościu, powiem ci, ja też mam to samo. C będę chyba przyjmować. Z czego on w ogóle wali? Co jak gdyby tak bardzo ogłusza? Michael, grałeś w WoWa kiedyś? Ja bardzo łatwo to porównam, nawet tak do rozmowy będzie pasować, bo Nexus jest z nami, HHXD. Ja. To jest tak, jakbyś teraz na Shadowlandsy wrócił po BFA, nie kupując Shadowlandsów i oczekując, że będziesz miał, wiesz, co robić w grze bez dodatku. No, znaczy to w WoWie też tak jest, że jakby akcja dzieje się najczęściej na najnowszym dodatku. No właśnie, że coś tam niby sobie porobisz, okej. Jakieś tam, wiesz, jakieś tam achievki sobie porobisz, coś tam pozbierasz, coś sobie pohandlujesz na markecie i tym podobne. No ale no nie za wiele. Jak to nie tak było ze strefy? Fajna superka, ziomuś. Oni wszyscy razem biegają, wszyscy tak, razem. Tak, no. Tak. To jest jedna ze strategii w Destiny ogólnie, na która nazywa się Team Shot. Team Hook. Tak, w podstawce generalnie bardzo popularna strategia. Jak z odległości masakra, nic nie gościa nie wadzi. No ale w sumie dobre porównanie. No to bardzo się cieszę, Michael, że mogę chociaż trochę wyjaśnić, o co chodzi. Ty ponoć jakiś Emblem of Trials, ponoć jakiś spoceniec. Mogą mieć takich. Trochę się rozkręciłem na koniec meczu, ale i tak nic to musimy bronić. No w sumie jeszcze możemy to wygrać. Możemy, ale będzie ciężko. Gdzie oni są? Nexus plecy. Nie wiem gdzie, ale... Kurde, no. Serio, przejął A i wygrał. Gościu uratował im grę, rozumiecie? Ta, dwa punkciożki. Co poradzisz? Ale pluje! Kwasem! Jak kobra! O nie. No bywa czasem i tak. Ale już było lepiej, no ale zobaczmy, mieliśmy gościa. Tak, faktycznie wypowiadałem się troszeczkę podczas streamu o zmianach, natomiast taki jakby ziemniak, podczas streamu nie czułem, żebym miał dużo taki czasu, żeby ziemniak się powypowiadać. No to tak, właśnie takie bardziej strzępkowe będą to miał. Opinie. Z tym kuniem. Ale to kurde. Najgorzej, bo ja mam takiego shotgunka, on nawet fajnie ten nawala, nie? Tylko kurde, ja mam do niego cały czas dwa ammo, tylko. Ja to chyba kupuję ten dodatek, bo to co widzę mnie przekonuje, napisał Kuba. Kuba, pokłony dla ciebie i witamy w takim razie. Do Destiny'u? Zgłoś się do zawali, dostanie swój sprzęt, wiesz, nie? Będziesz na good luck na sam rozpoczęcie gry, jak poczochrasz jego łysinę, to od razu, wiesz, dropy będziesz miał lepsze na cały tydzień. Czochraj zawale. Ale czochrać zawale można tylko w nocy, bo za dnia możesz oślepnąć. Wypolerujesz glacę. To będzie kurde wypolerowane, kurde, panel słoneczny. Czyli to elitarna grupa, czy to jest jakiś top tier activity PvP? Czyli to jest takie rating 2400. Gladiator taki, o. Mówimy o Trialsach? Tak, Emblem of Trials. Trials of the Nine. To, nikt z nas nie wytłumaczy ci tego, jak wyglądają Trialsy, dopóki ich nie obejrzysz na przykład, nie wiem, na YouTubie albo u jednych ze streamerów. Dopóki nie wskoczysz w mecz z drużyną, z którą do tej pory czułeś się pewnie. No, ale to tak chciałem mu jako drugie powiedzieć właśnie. To jest najlepsza droga. Bo no, każdy z nas to przeżył, że orał strasznie na tygielku i to wszystko naprawdę, ludzie padali na lewo i prawo, świetne kada, wchodzisz na trialsy i okazuje się, że wycierają to. Że nic nie znaczysz. No, to jest zupełnie inny poziom. Jest tak ogromna różnica pomiędzy tą, jaka tutaj pepega się dzieje, jak my teraz gramy, a tym, co się, tym jak po prostu jesteś usuwany, jakbyś spotkał trzech hitmenów. Dekonstrukcja po prostu totalna.
Zabiłem go ostatecznie? O, nie zdążyłem tarczy postawić po najdzie. Strefa B przejęta. Masz przewagę. Ja bym ogólnie chciał. Oooo! Ale od outplayed gościa zrobiłem, sorry, przepraszam, ale się spoko, spoko. Bardzo dobrze, no to o to w tym chodzi, no. Stracona. Granatnik, salwa zbieracza. No to. Salwa mojego ze zbieracza na ciebie. Cześć Kubacki, dzień dobry. No i siedzi z tym z granatnikiem, no co za czemu patała, ja dzisiaj ty? Gram jak... No nawet nie będę mówił, bo to bardzo brzydko by było. Ale nie jestem z siebie zadowolony. No. Nie wiem czego innego się spodziewałem oprócz Fallen Trisly. Zostało. Serio, Jesus. Raz za dramaturgię się tu dzisiaj dzieje. A ten jest contacting mam. Destiny to servers. Panowie. Halo, mnie kikuje. Mówiłem, że nie łączy mi strzałów zupełnie. Aha. Ja mogę zaraz być. Ja mogę zaraz być brr. Ostrzegam. Ale mi też pokazało, więc to są chyba globalne. A mi coś dzisiaj pisali na czacie właśnie, że są jakieś globalne problemy. Że jakiś maintenance chyba taki w backgroundzie ma być dzisiaj prowadzony. Well, shit, to może. No to może. No, widzicie, czat nie wymyślam sobie, bo gram po prostu. Jak gówno. Gram jak gówno to raz, ale nie łączy mi strzałów. Ale dzisiaj szczęśliwie wymówka jest potwierdzona. No. Jezu, zdobyć zielone ammo do tej gry to jest po prostu nie tragedia. Just kill men. No właśnie, robię killmenuje i stary nic. Killmenuje. Mi się podoba słowotwórstwo, jakie tutaj się rozpoczyna. Jak to było, jak rozmawiałem z moją moderacją? Just click head, lul. No, to sobie w głowę i tyle. No i... Dlaczego rajdy w Destiny mają być niby ciężkie? Just click head, lul. A i co? I ksenobójca jakiś. A ja tracę w ogóle te ammo. O, okej, mnie tym trafił. Ale ziomek się dziwnie zespił. Oj, oj, oj. Ale powiem wam, że dzisiaj sobie faktycznie wziąłem pierwszy raz strzelbę od naprawdę długich miesięcy do ekwipunku i czasem ją próbuję założyć i nawet przyjemnie. Ja po tylu latach grania w Destiny mam wyciągniętą strzelbę i czuję się z tym brudny. Ja powiem wam, ja jeszcze nie mam swojej strzelby i czuję się kurde. Jakbym nie miał narzędzia. Czuję się z tym brudny ze względu na to, że ja typowo ze snajpą zawsze latam. Nie no trafiłem jeszcze tego. Jeszcze kurwa czego? Czy ja mogę zdeekwipować jedną broń, żeby nie mieć po prostu tego? Żeby nie mieć granatnika tego jakiegoś... Kubacki pisze, że masz jego shota, nie, jego strzelby nie obrażać. Pozdrów Kubackiego. Albo no, i tak mnie słyszy, halo? Siema Kubacki. Czy ja wszystko przywaliłem w sufit? Oczywiście, że tak. Świetny ze mnie Hunter. Nie, to już naprawdę do pożygu jest ta meta ogólnie shotgunów i Felwintera i tak dalej. Co on jest, nie, co on jest niezniszczalny? Wyobrażacie sobie. A miał niebieską tarczę? No nie wiem, taki wiesz, on tak wleciał i kurde skakał jak jakiś Kapitan Ameryka, jak Hulk. Jakie życie by było piękne, jak upper body snajperka by po prostu konstatowała. Ojej. Tak w ramach odpowiedzi na tych wszystkich rusherów, typowych smorków. Świetny początek, tak trzymać. No weź ty kurde z tym granatnikiem, no co jest? No co jest z tym granatnikiem nie tak? No nie szczymam. Co najgorsze, nie będzie sunsetu na tą pukawkę, bo ludzie by wyszli z widłami pod siedzibę Bungie.
No Sunsetu to już w ogóle nie będzie. Słyszałeś przecież, nie? Tak, tak, tak. Nie będzie w ogóle Sunsetu, dokładnie. Zaczynając od tego, hater. Hater to nickname, żeby nie było. Ajajaj. Zaczynając od tego, że w ogóle nie będzie Sunsetu, to gdyby był Sunset i po tym jak FOMO totalne, jeśli chodzi o Fallwinter Sly, i nagle by sunsetowali, to ludzie by z widłami stali pod siedzibą Bungie. Kurde, czy ja chcę 100 golda w WoWie? Nie, pluję na to, takie branie golda w WoWie. A mi dziwnie skaczą typy. Nie trafiłem zupełnie. Kurde, jak oni się teleportują. My w ogóle stref nie przyjmują, tak sobie zdałem sprawę. Przynajmniej ja tego nie robiłem przez cały mecz. No. Przejmujesz strefę B. Masz przewagę stref. Lemonark, proszę bardzo. Jestem już za ścianą i ginę. Nie, tu nie ma co się za bardzo skupiać za mocno na tych meczach dzisiejszych. No kurwa mać, no! Czy ja mogę wyekwipować jedną broń, czy nie mogę? Czy muszę mieć 3 sloty? Musisz mieć 3 sloty. Nie, bo ja zamieniam to cały czas, kurde, na ten durny po prostu ten. Z to nie żyjemy. Czego się tutaj spinam, kurde, nie ma co się spinać. Ajajajajaj. Jakiś attention contacting servers i tym podobne, to nie ma co się denerwować. Robimy. Dobra, dobra. Przejmujesz strefę B. Masz przewagę strefy. I teraz ich robimy. No, już był po drugiej stronie. Jeszcze trochę, a zwycięstwo będzie. No i. No i patrzcie na to. Znowu mi się mylą bronie. O. Strefa C. Wow. Wciągnął mnie Nade'em i truftelerem dostałem. No oczywiście, nie zmieni broni na coś innego biegnąc do mnie, żeby spróbować zrobić mi damage. Nie, będzie biegł z tą szotą w ręku i zginie z nią w ręku, ale zostanie z szotą w ręku. To jest śmieszne po prostu. Ciekawe jak dużo osób nagle przestałoby grać w PvP, gdyby meta shotgunów się skończyła. Spoko Kubacki, trzymaj się. Miłej pracy życzę. Nagle zupełnie nie radziłoby sobie z grą. O Jezu, kurde. Co, paszka wilgotna? No wiem, że muszę na 3. Dobra robota. Nie było tak źle, takie poniżej jedynki. Ale zobacz, oni średnio mieli lepszy team, a kurde. No nie, no my mieliśmy jakiegoś kurde typa, co 4-0 KD. No. Czy co, zostajemy na PvP, czy lecimy jakiegoś Battlegranda coś? Nie, mamy tak gdzieś pół godzinki mniej więcej, nie? No, to są 2 Battlegrandy. Tak, mniej więcej. Na co Nexus masz ochotę? Nie wiem, wam, ale no mi właśnie. Się lepiej leje graczy, szczerze powiedziawszy. No to spanio. Zostajemy powiem na PvP, tak, bo bardzo prosta decyzja. Bo to jest taki spoceniec, wiesz, tak czuję. No to, ale widzisz, problem jest taki, że jako spoceniec w Destiny najpierw musisz zrobić sobie arsenał. Arsenał najczęściej zrobisz właśnie w aktywnościach PvE, żeby no wiem, później iść i dominować PvP nim. Wiem, Sadż, wiem. No właśnie, więc nie nastawiaj się za dużo, bo tu dużo roboty przed tobą. Do roboty. Ale możemy zrobić tak, że po tym streamku to ci z Eno pospisujemy, jakie masz możliwości właśnie sobie po porobienia broniek, nie? Z czego mogą ci wypaść, z czego są gwarantowane, co może ci się spodobać, co raczej takie, można unikać. Takie do PvP? Mhm. I zestawik by się przydał. No nie? I spoko. Ja tak sobie biegam na razie. I tak. Z byle czym, to be honest. Ale tak czy siak mi się naprawdę podoba. Czy Gambit był? Tak, robiliśmy Gambipa. Gambit fajny. Właśnie, nie podsumowałeś, tylko powiedziałeś, że fajny. Coś tak więcej, no jakbyś miał się wypowiedzieć? Moje przemyślenia są takie, że jakby nie ogarniam, bardziej chodzi o to, że
większą radość mi sprawia wejście kogoś i, że tak to powiem, wydybanie go. Cześć, jest wrażliwy, tam dzień dobry. Zbieranie, jakby to tak. Duszek, to znaczy, wsparcie w czym? Jest typical invaderem, tak samo jak w, ja. W tych propozycjach? No, taki ten, no, zresztą widzicie, że prawie zero odłamków miałem i tylko wiesz. Mhm. Tak trochę średnio, jeszcze nie odnajduję się w tym. Ale trybik fajny, taki właśnie, nawet mi się podoba takie połączenie, takie PvS, PvP. Takie, że możesz cooked someone, tak możesz go z wszystkich cały... możesz cooked someone. Cały team was cooked, normalnie. Jop. Możesz koki. A, lokę aktywności. Fajną wycinkę, że graliśmy razem w trójeczkę. No to najpierw musimy pomyśleć, jak gdyby, co jest w tej puli rzeczy, które mogą Nexusa interesować. A potem będziemy faktycznie mu proponować aktywności. O, widzisz, zobacz, już go przeciągamy co tak bardziej w stronę PV, zaraz będzie chciał na rajd iść. No rajdu musi spróbować. Zawsze jak gadam z ludźmi, którzy dopiero zaczynają grać w Destiny, to im mówię, że co by się nie działo, niech zdecydują, czy chcą grać dalej po rajdzie dopiero, po pierwszym rajdzie. Aha, Felwinter, fuck you. O, to teraz ten specjalny będzie jest po drugiej stronie. Ten typ, co nas wykierował wcześniej. Jop. Aha. Fajnie. Mają przewagę. Mają nawet mody założone do PV. Smutne. Co tu się stało? Uuu, dostałem w ryj. No kurde, skąd ty wiesz, że ja tu jestem? Co za typ? Jest coś za shieldem zaraz. Nie, wycofał. Jestem w kącie. No to jest ten specimen, no on mocno łupie. Masz na blisko? Ma zero. Nie wiem jak przeżył, jeszcze mnie zabił. Powaleniec ty. Dawa na rajd, ale na rajd to trzeba mieć gear, chat. Nie, niekoniecznie. Bardziej właśnie arsenał. Myślę, że... Zresztą 7 kantera. Koleś mnie z wróżby zabił. To już jest upodlenie. Okej, okay, tylko że... Wytłumaczmy coś sobie, żeby chat lepiej zrozumiał. Gear mówimy o poziomie mocy, o tym jakie macie cyferki, żeby was skalowało. Arsenał mamy na myśli, że macie wybór przeróżnych rodzajów broni, na przykład, nie wiem, 3 różne shotguny, dwa zestawy armorów, bo tak, niektórzy tak sobie robią, i różne snajperki, rakietnice i tym podobne. Ej, no nie da się przebić, powiem. Dwie bazy ma ML-a. Ten gościu specimen gra jak 4. Szyfel, jestem niemal pewien, że odbędzie się, chyba że wydarzy się coś nagłego. Cześć Johnji, dzisiaj co dobrego, dzisiaj PvP z Eno i Nexosem. No, wkręcamy patrz, z Eno Nexosa w Destiny 2. No i u Cetka w razie czego w wyklanie i u mnie. Czemu ja na naszych tak Discordach możecie w razie czego znaleźć kanały Destiny, w których nasze klany czy raidują, czy robią razem aktywności. Patrz, wyłapał, ładny kąt. Ile osób nice. W ogóle jest raid? 6. Jaki śmieć, masakra. Ja pierdzielę, za skrzynką czekał. Spellwinterem jeszcze. Co za kuk. Patrz, jeszcze i tak mnie sfrizował. Fajnie, oślepił mnie. Oczywiście. Goldena słyszałem. Ten timing, no i ziomek, ten specimen jest na hita i wyjeżdża mi Golden Gun. No i fajnie. Denerwuje mnie to, że tutaj mele ataki są takie, że cię teleportuje do kogoś. Jakby goście się po prostu teleportują tutaj. Mają twoje strefy. I znowu, 0 HP i ginę. Not my day, chat. Ja mam tragiczną rundkę. Jak wszystkie moje dzisiejsze. Nie no, ja strzelam do typa i gościu nic nie łazi. Nie, jeszcze w tych poprzednich się jakoś wybudzałem z czasem w trakcie rundy, ale teraz jest ten dramat po prostu. Ale też mam momenty, że mam wrażenie, że trafiam typa, a nie wchodzi damage. No, ja no mówię, no cały czas tak jest. Już nawet nie abstrahuję sobie.
No Fell Winter. Nice. Trochę chociaż zatrzymałem. Szyfel, no jak gdzieś tam grałem z ludźmi, którzy pracują przy Pollen Rocku, to wszyscy byli raczej ja mocno nastawieni na to, że się odbędzie. Ogólnie. No. Jakoś tak cicho się robi na głosowym. Oj, duszno stary, duszno jest. Wow, i Fell Winter. Specimen. Czad, duszno jest strasznie. Nie mogę oddychać. Nie wierzę, nie mogę nic tu zrobić. No. Ale się bezradny czuję w tym meczu. Ja mam dzisiaj tak cały dzień. Mówię, to wydaje mi się, że to nie było mądre, żeby... Wszyscy są na A. Dobra. To B trzeba przejść. No, to nie był mądry pomysł. Strefa B przejęta. Masz przewagę strefy. I lecą wszyscy na B. Oni biegają cały czas wszyscy razem. O no. Fell Winter. Strefa B stracona. Mają przewagę. Twój przeciwnik poczuł smak zwycięstwa. Nawet nie wiem co się stało, że dostałem tyle damage'u. Oj, Fell Winter. Ale ten delay jest strasznie dziwny. Jezu, jaki ten kurde jest porąbany ten spek. Gościu robi jakiś lodowy armor? Skacze i wiesz, i po prostu robi jakiś spierdziel. Jest taki dramat, że się boję spojrzeć w te stacje dzisiejsze. No, ja również. Daj spokój. Nexus miał najwyższe w drużynie. No. Zaszalał teraz. No nie no, ja tam napieprzałem ile mogłem, ale kurwa. To jest tragedia jakaś dzisiaj. 0-3. 0. Zero. Dlaczego mi takiego gościa dobiera? No bo jesteśmy na normalach, tutaj nie ma żadnego, wiesz... No wiem, specimen. Bungie twierdzi, że nie ma skill-based matchmakingu, chociaż no bo to chyba nie no do końca nie jest prawda. Na 100%. Widziałem masę nowych graczy, którzy potrafili wpaść na spoceńców trajesowych. I tak parę razy pod rząd. Wyciągnij nas z QC, tak? Mhm, a co teraz? To dostaniemy, nie, no wyciągnij nas z Q i dostaniemy po prostu zupełnie nowych graczy. Dobrze, nie mam jeszcze obliczenia. Zaczęły nam się niki strasznie powtarzać. No. A to czekaj, to weź na próbę damy Nexusowi leada i zobaczymy, czy będzie łatwiej. Nie, mówię łatwiej. Ci, że to tak nie działa. No dobra. Trzeba chyba na egzistę serwery możesz, się możesz połączyć. Przecież tak i tak daj mu leada, no. To ja co, jeszcze nie mogę. VPN, panowie? Dokładnie. Nie mogę dać leada. Było info, że serwery Steam mają problemy. A, czyli to nie jest stricte Destiny. Czekaj, jeszcze kogoś nie? Wywaliło. Nie, nie jesteście. Nexusa wywaliło. Nexusa wywaliło. A wy jesteście znowu w tym? Tak, my jesteśmy jeszcze w parze. Dobra, uważam. Bo nagle odlecieliście sobie, zostawiliście się. Potwierdzam. Dobra, dziękujemy serdecznie. Czyli to całe serwery Steama robią brr. No. Czuć, że jest coś nie tak. Background maintenance has begun. No downtime is expected. Maintenance is scheduled to conclude at 2 p.m. PST. A, czyli nie do... Aha! Team serwery mają problemy, plus Destiny 2 ma background maintenance. Jej! Co może później tak? I to jest świetny czas, żeby grać PvP ogólnie. Dziękuję, Nexus. Czekaj, problemy sieciowe. Podejrzewam, że jeszcze 3 mecze i tak zgłoszę się do ciebie po nowy monitor, bo mój będzie miał okno w środku. Mówisz taki od razu z widokiem, słuchaj. No. To już do drużyny ogniowej. Z widokiem na ścianę są. O, ponów próbę połączenia na Steamie. No mi właśnie odświeżyło całą listę znajomych, kto w co gra. Yep. Kick W. Wywala zupełnie serwery. O nie.
Bo jutro hotfix wchodzi, nie będzie 12-osobowych rajdów. A, to co, jakiś robili ten? Rajd tak. 12 osób? Nawet chyba więcej, nie? Niż 12. Nie wiem, tam grubo ogólnie było. Wywala mnie cały czas ze Steama. No, problem sieciowy. Jakiś coś tam. A ciebie Nexus nie dołącza, tak? No nie, znaczy nie, do, znaczy no bo teraz Eno nie ma, nie? Jest. Przynajmniej no, nie pokazuje, chwilę, że jestem jest. Jestem co chwilę, powinienem się pojawiać co chwilę. Pojawia ale się i znika, i znika. A, mamy problem. Dla mnie Nexus też jest offline. O, teraz też zrobiłeś dla mnie offline. Czekaj, wyloguj się i zaloguj ponownie, aby zrestartować grę. Spróbuj, może to coś da, bo my się z Cetkiem widzimy, bo jesteśmy dalej w party. Czekaj. Znaczy mi też migasz, nie? O, jest Nexus. O, dobra. Jest. O kurde, co się dzieje? Co to było, ty? Dobra, masz dowódcę. Awans na dowódcę. A jestem? Aha. Jesteś. Jezu, co się stanęło się? Dobra, Tygel, zrobimy Tygel kontrolę i jeszcze po tym zrobimy jednego jambitka i będzie gites. Jambit? Okay. To była. Jambit. Tak, na chwilkę, ty, tylko nie? Po trzeciego batem dolara. Wszystko miga tutaj. Ja, serwery robią, kurde, people loading. Tak to zwykle wygląda, jak się łączysz na niewidoku do party. No. Exos, ja mam do ciebie pytanie ogólnie. Tak, słucham. Bo ty tak obserwujesz aktywnie, nawet nie jako gracz po prostu Blizzarda, wiesz, jakieś tam gier, czy WoWa, czy coś w tym rodzaju. Mhm. Po prostu też obserwujesz ich bardzo dużo. No, w tak. Czy oni mają zamiar w ogóle cokolwiek poza maintenance, który jest obecnie, maintenance mode, robić z Hotsem? Jest jakiś tam plan w ogóle działania, czy tak raczej? Z czym? Heroes of the Storm. Co, wiesz, co on mówi? Bo ja nie rozumiem go. Heroes of the... To jest kolejna zakazana gra, czy o co chodzi? Nie, z Hotsem stary jest beka po prostu, nie? Na zasadzie, że oni to tak trochę olali tę gierkę i tak sacz, bo mi się bardzo podobała giereczka. To pamiętam, swojego czasu się grało mega dużo, tylko po prostu no odcięli kurek i nie suportowali gierkę, nie? Jest to taki trochę jest chodzący mem, wiesz, tam w zasadzie pomijają to przy każdej okazji. No już bardziej to w zasadzie opluwałem tylko Warcrafta 3 Reforged, nie? To on w ogóle dla nich nie istnieje zupełnie, żeby tylko nie wspominać, no. Tak, w ogóle ja widziałem ostatnio filmik, jest taki gościu, nazywa się Witty Warcraft. I to jest taki typ, który no taki, wiesz, od zawsze gra w Warcrafta, wiesz, custom tryby, gra rankedy, wszystko tamten, nie? Robi takie fajne filmiki. I ostatnio rzucił filmik, jak gdzieś tam podczas BlizzConu wrzucał hashtag coś tam Warcraft 3 Reforged, coś tam forever, coś jakieś ten, nie? Aha. I dosłownie klikał enter, to po dosłownie pół sekundy albo sekundzie, mimo że czat był totalnie zasrany, to od razu dostawał timeouta, nie? Na czasie Blizzarda. Rozumiesz, jakby jak bardzo, że jak ktoś pisał hashtag coś tam Warcraft 3 Reforged, to już nie. Od razu tego, nie? Algorytm łapał cię za się rodzaju. No ale wyobraź sobie, że ktoś musiał to wprowadzić, stary, że cokolwiek co Warcraft 3 Reforged, to od razu bana dostajesz, nie? Tragedia. No, a z Hotsem jest tak, że no kurde, no. Bo ja tam też słyszałem ogólnie, że z Hotsem potencjalnie może coś się zadziać, że tam decyzja główna nie zapadła ogólnie, bo tam zabrali ludzi i do projektu Diablo przecież, i ze StarCrafta też do Diablo zabrali ludzi. I że to są tymczasowe maintenance ogólnie, bo tam dalej wychodzą przecież eventy, postacie i tym podobne. I że no niby tak, mają coś działać nad rebuildem gierki ogólnie. Coś tak Anthem, tylko że KGW. A Anthem bardzo doszło, nie? Do skutku. Nie no, Anthem to jest w ogóle chyba jedno z największych KGW ever. Oj, ten Torn. Naprawdę, oj, Torna naprawdę? Dawno nie widziałem. Coś tu jest. O, w mordę, Jerzy. No to sobie zepsułem wszystko. Ale dostałem kulą w pysk. No tak kulą to jeszcze nawet najbliższy przyjaciel mnie nigdy nie piznął. Kula daje fula. Znaczy, nie mówimy tu o Hotsie 2.0 czy coś w tym rodzaju, jak on dostał te levele i tym podobne rzeczy. Mówiliśmy tutaj ogólnie o takim zupełnym remake'u go, bo tam jakieś doniesienia były, że mały team nad tym coś tam robi, dlatego zupełnie nic nie słychać. Cały czas coś robi taki... Mhm. Różne eksperymenty tak wewnętrznie prowadzą. Ajajajaj. Będzie Hots next, nawet tak nie piszcie, bo nie dojdzie do tego. Byle nie next. Hot next.
Hots Reforged. No tak jak miało być Anthem next, nie? Ała, ła. Ty, ale szybki gościu ma jakiś Outstinger, jakiś taki... nie trafiłem nic. A z Anthemkiem powiem wam trochę szkoda. Ja się nastawiałem na to, że sobie popróbuję. Tam ja Anthem był takim, od samego początku wiedziałem, co to jest za gra. Ja miałem wszystko, co mogłem zrobić, to miałem, co miałem zrobione w Anthem. 107 godzin zajęło. Razem z całym memorialem i tak dalej, który tam był na ścianie. Ajajaj, kurde. Tak więc trochę słabo jak na grę, którą planowali, że to będzie live service, nie? Mhm. Ale przynajmniej przy tej ilości godzin powiem szczerze, że nie czuję się do końca jakoś tak okradziony, wiecie o co kaman, nie? Jak wyciągnąłem sobie 107 godzin, że tam coś w tym rodzaju. Spoko, ja się bawiłem dobrze, szkoda po prostu. Teraz sobie prosto to wytłumaczyć, ja to rozumiem. Nie, czemu? Ale przeciągnę. Dobra, dobra, no. Jak ci każą tak mówić, to mrugli. Nie, moja widownia była świadkami tego, jak raczej już tam odpowiedzialni za tą grę chyba już nie będą się ze mną lubić, bo bardzo brzydko nazwałem parokrotnie ich przez telefon, który dostałem odnośnie feedbacku. Bo olewałem wiadomości. No co jest z tym gościem tutaj? Ja pierdzielę. Dobrze. Tu jest koleś na superce. No jak to nie weszło, ten ostatni szał? Nic, jak to nie weszło? Nie wchodzi. No i tak jeszcze mnie trafił. Już skończył? Ktoś mnie tu próbuje. O Jezu, co jest ty? Ręka chaosu. O, zamroziłem go i zabiłem. Nie mogę się przyzwyczaić do nowego zasięgu Ace of Spades na przykład. A co, z Ace'em biegasz? Tak. Tak, żeby wiesz, nie wymyślać za mocno, nie? To z Ace'em biegam. Czaję. O wow, nie wiedziałem, zamotałem się, w którego mam strzelić w ogóle. O nie. Co ja tam zrobiłem? No weźcie tymi granatnikami się w dupę weźcie, kurde, pocałujcie. Strefa C utracona. Aha. Oczywiście granatnik. Albo granatnik, albo ten, no z niczego innego, no. Chyba była strzelba? Nie, to był granatnik. Jak to tu przywalił, on mnie uratował. Znaczy moim zdaniem, bo ja widzę, że tutaj moje czaty się troszeczkę mocno rozkręciły na temat Anthem. Nie wiem jak u was to wygląda. Anthem. Ale moim zdaniem od czasu do czasu jest potrzebny taki tytuł, żeby docenić gierki, docenić które resztę. Mamy i docenić devów, którzy naprawdę próbują i hardo działają ze swoimi gierkami. Długoterminowo robią dobrą robotę. Yep. Znaczy Anthem to od początku była wydmuszka raczej, tak przynajmniej ja to tak odbieram. Jak mówiłem, ja na przykład mam taki love i hate relationship z Destiny, że naprawdę miałem takie momenty, w których miałem dość. Bo i jakiś czas najzwyczajniej w świecie nie grałem. Masa memów pod względem brak kontentu i tak dalej powstała przez to.
powiązanych ze mną. Ale to jest wobec te. Ale wiesz co, ja sobie to tłumaczę, bo ja miałem tak samo z Wikiem, że po prostu było dla ich dobra. W zasadzie wiesz, to taki hejt taki wiesz. Bo mi zależy na tej gierce. Tak, ale też czasem za ostro jednak jedziemy te nasze gierki, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. To znaczy, że kochamy. Znaczy, ja w sumie nigdy nie należałem do osób, które jakoś mocno krytykowały Destiny. A to jest nie, chyba taka cecha nigdy społeczności. Nie słyszałem od ciebie jakoś tak konkretnie, wiesz, żeby coś cię totalnie rozbroiło, zdenerwowało. I... To prawda. Bo w ogóle, jakby zacznijmy od tego, że Kamiek zawsze jest taki stylowany, więc... Zblazowany, żeby nie powiedzieć. No. Dlaczego ja mam cały czas tylko dwa ammo w tym durnym, kurde, broniu? Cały czas. O, miałem 5 kili streak ładny. I oczywiście, że Fellwinter Slime zakończył ten streak. Nic innego nie mogło zakończyć mi streaku. Fellwinter Slime. Aha. Zdolność walki wręcz. Co tu żyje? Czy ja będę zakładał klan? Nie. Ja klan nie, tutaj CTS i Jeno mają fajne klany. I to są takie dobre. Masz więcej stref. Nexus się boi po prostu, że jak założy klan, to zostanie tak. Z niego zrzucony. Yep. Tak to jest. O Boże, jaka to prawda. Strefa B stracona. Fuck. Ja przysięgam, że naprawdę, nie, ja nie mogę za dużo tego PvP teraz grać. Bo ja założę fundraiser na maszynę do podróży w czasie. I zakręcę tak czasoprzestrzenią, że mój tata pracował w Bungie i żeby nigdy nie dopuścili Fellwinter Slaya do gry. Bo to jest jakaś pomyłka po prostu. Ja myślę, że badaniem tego powinien się zająć Ozyrys. Okej. GG. Patrzył przy lampie, tu łaził kitę? O, to jest jakiś hełm, który wygląda jak... Żeby ktoś z taką dziwnie wygląda. Cześć farmer, dzień dobry. Hełm, który wygląda jak jakoś dziwnie wygląda. No tak, jakby miał trzy otwory, takie glory hole. Wiesz co, właśnie jakiś kurde, mam wrażenie, że nie do końca tak jest. Ja wiem, co twierdzi Bungie, no, ale też, tak, też jakieś mam swoje odczucia, z których wynika coś innego. A? A, mam komu... Dopiero zwróciłem uwagę, nigdy na Niki nie patrzę. Pokonaliśmy komunizm. Next activity starts in zero i stoi w miejscu. Ja tak samo. Mam to samo. Chyba kick będzie. To chyba będzie kick. Ale tak czy siak rozumiem, że gambicik rozchodniaczek. Gambicik rozchodniaczek. Zabieraj nas, panie, na gambicik rozchodniaczek. Yup, już teraz otwórz nawigatora. Jumpbeat. And Jumpbeat. W tej chwili nie można uzyskać dostępu do tych aktywności? W tej chwili nie można uzyskać dostępu do innych aktywności, nie mogę. Cofnij do mapy i poczekaj chwilkę, czasami tak jest. Ja chcę teraz! Okej, dobra, już mam. 5 inta, 4 spirita. Nice! Dude. Ale, no, powiem wam, no, mój power rośnie jak mój ZUS, który muszę płacić. Znalazł te porównanie. Już powiem wam, blisko mamy, kurde. Nie no, rośnie. No bo w sumie na Tyglu i na Gambicie bardzo szybko się nabija na tych początkowych poziomach. No tak rośnie, że to jest po 1240. Kiedy planujecie dungeony z Nexusem? No to jest bardzo dobre pytanie. Dungeony? Czy dungeony, czy raid? Czy więcej sezonowych tak aktywności? No widzisz, no Nexus nakręcony na PvP i gambity teraz. Ale wiesz co jest najlepsze, że w WoWie mam dokładnie to samo. Też siedzę, stary, już nie rajduję, nie robię w ogóle mythic plusów, żadnych dungeon, nic nie robię. Stary, ja tylko walę PvP ludzi na mordę, nie wiem co mi się spodobało. Tak więc widzicie, czaty, jak macie takie pytania, no to
To nie zależy od nas, nie będziemy go zmuszać przecież, żeby na rajd zabierać coś. Nie będzie chciał, to nie. Niam, niam. Pyszny ogonek kotka. Pyszny ogonek kotka. No, miziajkę, no. Sorry, bo... No, są jakieś miłości na kamerze, ale... No, mi kiciajka przyszła moja. Kiciajka, a hajka. No nie, ahaja? To jest miśka. Ty, ale tu nie kombinuj nic. Jaka nagła zmiana w tonu głosu. Kochajka, proszę cię, bo mi zrzucisz tutaj. Jaka nagła zmiana. No miśka, no miśka zostaw. No zostaw. Widzę, że chcesz się gdzieś położyć, tak? Ale nie masz gdzie. No połóż się na parapetku, tam masz ciepełko. Klawiatura zawsze najwygodniejszy koniec dla kota. Yep. Znaczy mój kot to w ogóle on nie umie się położyć. On po prostu nie umie się położyć. On idzie. Co to znaczy? I on, to co robi on zamiast tego? I on po prostu zamiast tego po prostu robi takie bęc. Po prostu tak wiesz, idzie i na flop. Takiego takie plopa. Albo dosłownie fikoła wali. Po prostu fiko. Taki wiesz, tak przez ramię i on nie umie się normalnie położyć, a po prostu idzie i idzie. Wali fikoła przez ramię. No, normalnie. Nie wiem, czy kot ma ramię, no chyba ma, nie? Chyba to jest, nie wiem. Mewery słaby z anatomia. Widzisz, co tak co robię, nie? Co? Łuczek? O! No, muszę w końcu, bo później będzie szkoda. Skończy się sezon i nabijać później ten katalizm to będzie... A, bo ty katalista chcesz robić, dobra. Ten map mi się nie podoba. A czemu? Nie podoba mi się. Ale innych przeciwników będziesz miał na ten map tym razem. O, no to nie zmienia faktu, że mi się nie podoba. Au. Taki symbol jest też na itemkach. Wrogowie pojawiają się przy platformie. Zebraliście. Łuki są fajne wbrew pozorom. Nie no, łuki są fajne, tylko że chodzi o to, że... Mają ja fajny bardzo film, mocno, ale... Tak, bardzo mocno wyrażam swoją opinię, zawsze zresztą. I no ten łuk mi nie siada zbytnio. Jego mechanika jest dziwna po prostu. Nie nadaje się do robienia stałego DPS-u, bo musisz najpierw naciągnąć łuk, zaznaczyć cele i dopiero później strzelić i doładować. Ale jest fun jeśli... play. Że co jest? Ten legendarny, egzotyczny, tak? Tak, ten z sezonu. Tak, tak. To ja go miałem zenchantowany. No więc jeśli tego nie robisz, no to trafisz na DPS-cie. No dobra. Jest duży na środku. Ja będę chciał przejść zaraz, to chyba nie wiem czy oddam. Tak więc no nie jestem zbyt wielkim fanem. Mechanika spoko. Bardzo takie odświeżające, jeżeli chodzi o łuki. Że tagujesz najpierw swoje cele i dopiero wtedy zadajesz damage i tak dalej, ale overall DPS na tym traci. High value target u mnie? No nie, już go... Oh. Co? Naprawdę? No wywrzuciło mnie, kurwa mać. Z meczu? Nie, wyrzuciło mnie, kurde, z ich fazy, a już zabijałem tych. Jeżeli wykonujesz tą mechanikę, to pakujesz DPS przez względu na AOE, ma świetny DPS, ale... Wiesz, AOE, nie... Gdzie łuk najczęściej był po prostu single targetem, nie? Znaczy jeszcze był, co był jeszcze ten jeden. Czekaj, idę na portal, idę? Który to był? Tetuś. Trójca? Trójcy? Gul Trójcy, nie? Mhm. Też nie pamiętam dokładnej nazwy. Plus wypowiadam się teraz w wersji bez katalista, więc może bez kitu katalist robi aż taką ogromną różnicę.
ja wiedziałem, jak będzie, nie? Że jak tylko wbije katalista, to już więcej tej broni na siebie nie założę. Dokładnie tak było. No. Zawsze tak jest. Naprawdę? Ale jestem beznadziejnym raiderem. O, oh shit, tu jest ich za dużo, ja stracę moje. Już tam lecę. No miałem zero totalne. Ale jestem beznadziejnym, kurde. Macie na jeźdźce? Panowie, mam problem. No? Co się stało? Internet mi zanika. Uuuu. O, ja tracę klatki strasznie. Parę sekund odciąga wymienionych klatek. Powinniśmy dobić z tego, co im wyssie. Czaty, trzymajcie się tam. Chyba? Wiem, że widzicie raz na parę sekund. Tak, to jest moja Vectra. Jeżeli ktoś nie zna historii, to ja mam tak codziennie wieczorem. I Vectra nice. Twierdzi, że mój problem z internetem został rozwiązany już dawno temu ogólnie. A od 2 lat jest to samo. No to jest nowy problem teraz. Tak, teraz jest nowy, bo wcześniej mojego internetu mogło nie być po parę dni. Albo i tygodni. Chociaż oni nic w swojej bazie danych nie widzieli. Mamy full, wrzucajcie. Teraz jest to tylko wieczór. Czyli otworzy się portal, jak teraz oddamy? Spróbuję oddać swoje. Bo chcę jeszcze wejść, mam super zdolność gotową. Dałem. Gdzie jest typo? Właśnie nie wiem, to jest ten problem. Chyba od spawnów. Okej, czekaj, włażę do tego, włażę do portalu. No zmień mi tę broń! Jesus! Ale się zestresowałem. Jak równiutko punkt 21, tak, ja dalej nie wierzę w to, że to się dzieje samo z siebie z tym moim internetem. Za to ktoś musi być odpowiedzialny, że coś robi. Ja pierdzielę. Ja streamuję na Nvenku, moi drodzy. Bez nadzieja, nic nie zrobiłem. Olmie! Cetek, czy ty zostajesz po 21? Wiesz co? A coś chcecie konkretnego robić? Miałem jeszcze znajomym pomóc nie, właśnie Presage'a zrobić. Chodzi mi, czy przerzucić się hostem, bo u mnie no jest tragedia. A, nie, wiesz co? Ja będę wyłączał streama. Znajomym chciałem pomóc z Presage'em, ale to już poza streamkiem. No dobra, to możesz do mnie. No, bez kitu. Wulfie, czaty, dziękuję wam ślicznie za dzisiaj spędzony czas, bardzo mi miło. My jesteśmy w kontakcie w razie czego. Bardzo bym poprosił moderację o przerzucenie po prostu hostem do Nexosa, bo pada mi stream zupełnie. W razie czego na Discordzie się złapiemy i tak dalej. Zresztą ostatnio do ciebie przerzuciliśmy, kurde cwaniako, to nawet nie zauważyłeś. Tak byłeś wciągnięty w jakiś filmik na YouTubie. A strzelałem w szybę, aha. Tam jest szyba, dlatego nie lubię tej mapy. Nie dobra, palić typa. Ty no, zabiją nas, wiesz? Znaczy, przegramy. Jeszcze nie stracone. No nie. To by było na tyle. Come on! No ale mnie jeszcze zespawnowało w takim naprawdę? Miejscu, że już nie miałem szans. O goła, przegraliśmy przeze mnie, to ja biorę to na siebie. Autentycznie biorę to na siebie. Fuck, easy! Man. Przegraliśmy. Sadgerino, peperino. Pan Eno, czy ty tam jeszcze żyjesz, czy już cię kompletnie poskładało? Składał mnie cały czas, przerzuciliśmy hostem do Nextosa. Mam nadzieję, że ludziki mnie również tam słyszą się ode mnie. Ślicznie dziękuję za... Ja od grubego? Dzisiejszy czas, no dokładnie, oni od grubego. To ja. Elegancko. No niestety, Vectra to jest mistrzostwo. Witam ja za kolak. No nic, no to kurde. No dziękuję chyba dzisiaj panowie. Myśmy ten, ale dzisiaj piwo robiliśmy. Podoba mi się, strasznie mi się podoba. Przyjemnie się grało. Dzisiaj PvP było super. Tylko kurde, jak tobie się tak PvP podoba, to ja teraz nie wiem, jaka będzie szansa na zabranie ciebie na inne aktywności. Nie no, zagramy. Dobła. Teraz się trochę nagrałem, to... Nie no, zagramy. Zagramy. Kiedyś na pewno.
PvP jest super, kurde, mega mi się podoba. No nic, dobra, no to co, panowie, to jeszcze raz dziękujemy Bungie za pomoc w dzisiejszej przygodzie. Nie tylko tak na szybko dziękuję panu odpowiem, Bungie. Bo tutaj u Cetka też zauważyłem, nie, gram na najlepszym internecie w Polsce, czytaj Vectrze, która od 2 lat nie potrafi znaleźć problemu, dlaczego wieczorami mój internet generalnie znika zupełnie. Vectra. Rozumiem, że nie ma innego dostawcy. Nie, nie ma, bo jestem, mieszkam na zamkniętym osiedlu, które ma tylko i wyłącznie Vectra tutaj i żaden inny dostawca nie chce się podpiąć, bo wszyscy mają Vectrę. To jest monopol tak zwany, moi drodzy, tak? No właśnie, tak, znaczy tak nieistniejący, nieistniejący niby, wiesz, ale jednak istniejący, nie? Ja, tak to jest, kurde. No nic, kurde. Elegancko, dobra, to ja spadam, panowie, dzięki wielkie za dzisiaj. No dzięki. Dziękuję. Widzimy się na dniach, do zobaczyszka. Papuczki. Buziaczki. Trzymajcie się, dziękówka bardzo, posłuszonka. Elu czaty. Elu, elu paneno. On mi pisze, że masz się szykować na piątek. Jako, że skończyliśmy tak w trójce, to ja tak powiem ci, ja wiem, że u ciebie grzecznie, ale wkurwia mnie ten internet, naprawdę, nie? Domyślam się, to musi być cholernie irytujące. No od 2018, nie? Bo nie jesteś w stanie nic poradzić, no. I to on był, najlepsze jest to, że on był już naprawiony 2 razy. A może się uśmiechniesz do Elona Muska i sobie założysz Skylinka, czy jak to tam się nie nazywa? To chyba z 500 ma kosztować na Polskę, nie? Miesięcznie. No, z 500 dokładnie. Ale jaka to solidna opcja. Że i tak się niedługo stąd będę przeprowadzał, nie? Aha, okej, okay. Czyli ci się otworzą nowe opcje, to już wiesz, co nie, co na miejscu czeka. Nie, to już podjęliśmy decyzję, że to nie ma sensu, że ja, wiesz, ja nie mogę wieczorem nic zupełnie ogarnąć. Ten internet często, gęsto w ogóle zupełnie znika. No. Więc my się po prostu stąd przeprowadzamy. No to nie ma sensu, może i nam się podoba okolica, wiesz, że ładnie tu i tym podobne, ale no nie, to się mija z celem po prostu. Powiem ci, że gdyby planowanie przeprowadzki ze względu na internet może brzmi zabawnie, natomiast zastanawiając się nad tym głębiej, gdyby mnie dotyczył problem, prawdopodobnie myślałbym w ten sam sposób. No właśnie. Dlatego no mówię, no tu już z czatem rozmawialiśmy niejednokrotnie, że tak na dobrą sprawę zostaje tylko i wyłącznie przeprowadzka, jeżeli chcę mieć po prostu koniec tych problemów. Masakra. Bo oni nie robią sobie nic z tego zupełnie. To już jak się przeprowadzasz, to koniecznie w miejsce, gdzie masz więcej niż jedną opcję. Bo no konkretni... nie, no to oczywiście, to jest pierwsze, co patrzymy. No, bo konkretni dostawcy potrafią mieć w konkretnych miejscach też problemy. Podejrzewam, że są ludzie, którym Vectra działa bez problemu, ale no skoro ja nie potrafią... Ja zaskoczę, że znam przynajmniej przez serwer partnerski przecież Twitcha, znam przynajmniej z 15 czy 20 innych streamerów, którzy mają bardzo podobne problemy z uploadami okay. i z niemożliwością streamowania na Twitchu. Oni mają jakiś dziwny routing ogólnie, mają jakieś swoje serwery w Warszawie, które idą przez Czechy, przez nie wiadomo co, przez co później nam się gubi upload i tym podobne. Czaję. Lamoniek też pisze, że miał podobny problem, ale mu światłowód szczęśliwie z Orange'a poprowadzili. No ale to, nie ma co czekać na tyłku i liczyć na to, że ktoś światłowód pociągnie w okolicy, nie? Nie, to nie ma sensu. Już mówię, jak już przekonałem moją, że będziemy się przeprowadzać i tym podobne, to się po prostu przeprowadzamy i siema, wiesz, nie? Tak, szczególnie, że tobie się fajnie ostatnio te streamki kręcą, więc to trzeba kuć, nie? Póki żelazo, póki gorące. Jop. No. To rób, co musisz, żeby sprawnie działać. No niestety. Normalnie to jest ogólnie później, nie? Tak koło godziny 23 albo coś w tym rodzaju. Tak już się przyzwyczailiśmy nawet z moim czatem, no ale dzisiaj to w ogóle zaatakowali po prostu jak z zegarkiem w ręku, nie? 21 równo. No nawet powiem ci, że na Discordzie trochę głosowo przycinasz. Nie za mocno, totalnie idzie zrozumieć wszystko, ale trochę przycina. No dobra, to ja po prostu spadam, nie będę truł, żeby się nie denerwować. Miłego wieczoru mam życzę w takim razie, tobie również. No się, trzymaj się, miłego, czaty. pa. Dobra, słuchajcie, to na tym kończymy dzisiejszą sesję grania w Destiny. Nie mam zielonego pojęcia, kiedy mamy kolejne spotkanie z Nexosem i z Eno. Ja nie ukrywam, że chciałbym się jeszcze, kurczę, gdzieś z nimi właśnie na gierkowanie spotkać się również pomiędzy akcjami, żebyśmy sobie właśnie porobili trochę rzeczy, które mogą nam pomóc w innych aktywnościach, żeby jak najróżnorodniejsze rzeczy wam pokazać w ramach tej akcji. Szczególnie, ja muszę sobie zobaczyć, jak tam zainteresowanie właśnie u publiki Nexosa tematem gierki. Czy im się podoba? Czy oni już zaczęli grać? Czy oni jakiś klan będą sobie składać? Zobaczymy. W każdym razie fajnie by było im pokazać Destiny z jak najlepszej strony, jak najbardziej różnorodnej strony. Także przynajmniej jakiś dungeon, jakiś raid trzeba by było w to wszystko wrzucić, nie? No.
Dobra, a póki co to ja również uciekam. Dziękuję wam bardzo za obecność w dniu dzisiejszym. Nie wiem, kiedy widzimy się teraz u mnie na streamku i przy czym się widzimy. Pewnie się odpalę, nie wiem, w środę? Coś w tym stylu. Zróbcie pita, bo jest łatwy. Okej, okay. Natomiast mnie, pamiętam, pit zawsze strasznie męczył. Był dla mnie uciążliwy. Nie lubię tam chodzić, bo jest taka gęsta, ciężka atmosfera, czuję się tam jakoś tak nie za super. A wydaje mi się, że no, takie profesji na przykład zrobiłoby dużo lepsze wrażenie wizualnie, nie? Na pewno. Dobra, idę, bo już widzę się Nikisiowi nudzi w oczekiwaniu. Dobra, jeszcze raz, buziaczki, trzymajcie się, do zobaczyska niedługo. Pa, 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 pa. Pa, 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 to tak się mówi.